niż... No dziwnie to działa, ale czołem, moi drodzy, witajcie. Prawdopodobnie już nadajemy na żywo, prawdopodobnie już nas widzicie ze studia w Koszalinie. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie z ceremonii otwarcia. No tu jeszcze licznik trwa do otwarcia 2 minuty 40 sekund. Tak. No u nas już wiecie, pytanie, jak w Pekinie, tak? Dzień dobry, witamy was z Pekinu, proszę państwa, pogoda piękna, mróz, chłód, ale dziewczyny na stadionie tańczą, także... nie ma tragedii. witajcie, moi drodzy, i tak jak tej... O, czy to sam Kratek? Tak, ale i weź, bo to nas jeszcze spanują za chwilę. O, idą, będzie pierwszy sekretarz. Maskotkę wstawili na ten, jakby co. Chociaż nie, w Chinach jest chyba formalnie, normalnie prezydent, tak? Nie, on jest pierwszym sekretarzem oficjalnie? Nie, on jest jakoś taki, on jest... szefem chyba... No jest. Musi być szefem partii, tak? Ale... szefem partii. Chociaż niedługo wybory chyba. No. Wiadomo, wybory w Chinach to... Jak myślicie, kto wygra? Czy się opozycja dogadali z Rosjanami, żeby nie robili... Na pewno, nie, no słuchaj. Rdymów na... Ja tak właśnie, jak potem jakiś czas temu pomyślałem, że w sumie przecież, no wiadomo, przecież jest Olimpiada, to do końca Olimpiady się nic nie wydarzy, no przecież jakby... Putin ruszył na Ukrainę w tym czasie, to by kurde sam otrzymał wesołą kompanię z Chin w ramach rewanżu, no przecież by nie. Chińczycy nie po to wydali setki miliardów dolarów na imprezę, żeby im ktoś ukradł show. Witamy wszystkich. Niektórzy czekają na hokej, niektórzy na plastykę. Bo ja czekam na plastykę, tak. Ja się akurat tam, wiecie, tak streamujemy, bo fajna olimpiada, fajnie oglądać naszych sportowców. Ale ja się cieszę, że tylu dziennikarzy nie poleciało. No wiele nie poleciało, tak wiesz, głównie też chyba, bardziej chyba też przez problemy covidowe niż jako wielki gest ten, natomiast no... Ale dobra, no dzisiaj bardziej się powiadajmy o sporcie, no wiadomo, my tu sobie prywatnie, że mniej cenimy. Czy jakiś szef komitetu olimpijskiego pewnie tam, ten drugi, co? Bo nie wiem, przecież nie znam. No ale dobra, słuchajcie, już za sekundę już powinno się rozpoczynać. U nas na transmisji jeszcze stadion oświetlony, już tam wszyscy zasiadają, ale nie ma jeszcze jakichś fajerwerków, nie ma jeszcze tego, co by się rozpoczynało. Zaraz będziemy dla was opowiadać, jak ta olimpiada olimpijska ceremonia wygląda. No i przede wszystkim jesteśmy ciekawi tego, co wy powiecie, jak oceniacie szanse Polaków, jak oceniacie najciekawsze różnego rodzaju tutaj dyscypliny. Będziemy sobie o tym wszystkim rozmawiali. Tak, medal złotych będzie minimum 1:5, srebrne medale będzie minimum 4:2. Ojej, panie Hirgens, trochę się rozkręciłeś chyba, ja bym bardzo chciał, ale jeżeli będziemy mieli jeden medal złoty, to będzie zajebiście. Ja tu bardziej jestem, zadaję sobie pytanie, czy będziemy mieli jakiś medal w ogóle, a nie, czy będziemy mieli srebrny 1:5. Wiesz, gdybyśmy poszli twoimi prognozami, to byśmy chyba pobili rekord medalowy wszystkich do tej pory występów naszych na zimowych igrzyskach, bo pamiętajcie, że my jednak medale zdobywamy na igrzyskach letnich, a na zimowych to tak sporadycznie. W tej chwili Polska jest na... Czekajcie, na którym dokładnie Polska miejscu, żebym... Na 20, na tym mi się wydawało ten... Wiesz, panie Hitgames, my w całej historii mamy 7 złotych medali, 7 srebrnych i 8 brązowych, tak? Tak. Więc no tutaj niestety... Teraz, czyli minimum... Też jak wydasz minimum 1 srebrny... Nie, 1 złoty, 4 srebrne, 9 brązowych, to wciąż dużo. Nawet biorąc najniższy jakby ten, tak? No bo to jest... Wiesz, tutaj bardzo byliśmy 8 brązowych w ogóle we wszystkich igrzyskach olimpijskich. Tak do porównania. Tak, no właśnie, 8 brązowych we wszystkich tych... Kiedykolwiek. No. To teraz jeszcze drugie tyle. Ale oczywiście życzymy naszym sportowcom, żeby jak najwięcej ich zdobyli, oczywiście. Obstawiam 2 polskie medale, brąz Zbigniewa Bródki i srebro Kamila Stocha, mój pan anonimowy. O! Tak obstawiałeś tak na konkretne nazwiska, to na pewno musiał być duży kurs. Wiesz. No zaraz sobie też porozmawiamy o tych naszych szansach medalowych. No problem jest taki, że nasze szanse medalowe oprócz no skoczków, które też przecież nie są wcale pewne i to tak zdecydowanie. No to kogo my tam mamy, no powiedzmy. No pytanie w końcu, ja już też nie wiem, czy się Natalia Maliszewska wyleczyła z COVID-u, czy nie, bo była wczoraj informacja, że ma pierwszy test negatywny. Nie wiem, czy tam drugi też się pojawił. No ogólnie no nasi tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, nie będziemy faworytem, tak? Praktycznie żadnej konkurencji. No. Bo zazwyczaj byliśmy w skokach, może faworytem. Natomiast, znaczy ja tych skoków nie, no, też liczę dalej, że będziemy, ale wiesz, liczę dalej, że będziemy, ale na pewno nie jesteśmy faworytem w sensie tym, najbardziej popularnym do wygrania. Ale mówię, wiecie, jest takie powiedzenie, kto na konklawę przychodzi papieżem, wychodzi kardynałem. I to się na Olimpiadzie też często, czy na mistrzostwach często zdarza. Nieraz, nie dwa bywało tak, że jednak ci liderzy Pucharu Świata na ten moment zawodzili. No choćby to, że Ryoko Kobayashi nie ma jeszcze żadnego medalu olimpiady ani mistrzostw świata, tak, a były przecież sezony, gdzie już dominował wcześniej. Tak samo Granerud nie ma żadnego medalu, tak, więc no zobaczymy, oczywiście. Witam panie Armagedon, witaj serdecznie. No, pan Armagedon ostatnio mi dotrzymywał długo towarzystwa wieczorami przy kronikach Myrtany, także miałem się przynajmniej do kogo odezwać, z kim pogadać, bardzo mi przyjemnie. Na razie lecą nam jakieś reklamki, bardzo jesteśmy z tego szczęśliwi oczywiście. W tej chwili Agata Meble, proszę bardzo, darmowa promocja na SK, proszę nam wysłać kanapę i nową szafę dla Szarpa. 10% rabatu, o. 15 albo tak, nie wychodzimy. Tak. Słuchajcie, no faktycznie pora jest specyficzna, ja rozumiem, że części z was na pewno nie będzie pasowało otwarcie o takiej godzinie. Natomiast no niestety, moi drodzy, no my tutaj działamy na podstawie tego, co pokazują nam realizatorzy. No i na podstawie tego, że no w Chinach jest akurat wieczór, no to u nas jest 13 i tak nie jest tak źle, bo mogli robić transmisję kurde o 8 rano albo 5 albo inne takie cuda, tak? No raczej nie, bo to które u nich wychodzi? No ja wiem, 7 godzin mają przesunięcia. No wiesz, jak chcą wieczorem. 20, no mogliby robić o 16. No gdyby robili po południu, no tak, no wiesz, wiele konkurencji będzie z tym, ale dobra, no. To by było rzeczywiście wcześniej. Siema Kreatyw. Witam serdecznie. Pan Kreatyw w Kratunie raz wpada, raz wypada. Myślę, no generalnie no Chiny mają troszeczkę lepsze. O, są jakieś laserki już, dobra, zielona laser, zielona cebula się rozpada, moi drodzy. Lotos pewnie jakiś, czy co to pewnie ma być. Nie, to już jest Olimpiada z tego. No tak, dobra. Myślałem, że chodzi o Lotos, polskie stacje benzynowe, nie wiem. Nie, no chyba nie kupili promocji u Chińczyków. Tylko sobie kubeczek wezmę, wybaczcie. To takie... No rozwijają. Na pewno szczerze, nie wiem do końca jak wygląda kwiat lotosu, więc ciężko mi powiedzieć, ale... Mi się zawsze kojarzy taki rozwijany, tak. Płatki się kręcą. Wiecie. Właśnie to się dzieje, rozkręcają się. Tak, no wiecie, jak zawsze będą popisy na tych olimpiadach, a zwłaszcza, że tam akurat no na pewno na wschodzie też no... Będzie pewno rywalizacja, tak jak mówiliśmy latem, że Japończycy chcą zrobić się jakoś tam lepsze otwarcie, bo żeby pobić Chińczyków, którzy będą potem, na pewno Chińczycy też będą chcieli lepsze od Japończyków. To japońskie mi się jakoś specjalnie nie podobało, szczerze powiedziawszy, letnie otwarcie, więc no może nie będzie to takie trudne. Nie wiem, czy już pamiętacie, kto z was z nami oglądał. Oni chyba takie trzymają jakieś takie świecące pałeczki. No mają jakieś drągi. No na razie jest gdzieś ze 100-200 osób w centrum i machają fluorescencyjnymi takimi patykami. Tak. Znaczy takimi długimi. To trochę wygląda jakby wziąć meduzę i ją obrócić do góry nogami i ona ma te witki do góry pływające. Chyba będziemy, ale się jaram, weź to przystopuj. Cześć panie Kuman, witaj serdecznie. Hokej, że pokazali klasę, ale co, nasi, rozumiem, tak? Czy? Argamedon, witam. Czy ja mogę pójść live mogę? Go live, tak. Bo nie mogę. Connect, complete post details, okej. What's your... Aha, bo mi zresetowało posta na wszystko. Witam wszystkich, którzy się pojawiają. Jest z nami od 12 do 18 osób. YouTube się nie może zdecydować. Jak to YouTube. Tak, także witamy wszystkich, którzy tutaj wpadają. Tak, i moi drodzy, gromadzimy się, żeby pogadać o Olimpiadzie, pooglądać otwarcie Igrzysk Olimpijskich. No i co? I pooglądać. Na razie machają i gra muzyczka ogólnie. Tyle się dzieje. Dobra, może nie, czy możecie nie postawać do Deludżawki? No tak, proszę, żeby na Deludżawce. SK, dobra, niech będzie Discord. Aha, że to co, i tak się pewnie, kurde, zapostawiam. Chyba, żebyś dał ten, nieważne. Nasi, no oczywiście, panie Hilgens, oczywiście. No naszym to wiecie. No. Przegląd sportowy nie jest dużym optymistą, w sensie nie jest takim optymistą jak pan Hilgens, w sensie jest optymistą, bo jest rubryka na wpisywanie w skarbie kibica Igrzysk Olimpijskich, jest rubryka na wpisywanie medali. Czy jesteśmy już live na Facebooku? Tak, to witamy też Facebooka. Słuchajcie, w tej tabelce do wpisywania polskich medali Igrzysk Olimpijskich są po 3 miejsca przy każdym medalu, złotym, srebrnym i brązowym. To i tak byłby najbardziej spektakularny rok w historii polskich Igrzysk Zimowych, gdyby tak się udało zdobyć tak tyle medali. Więc no rozumiem, że przegląd tam nie robił tabelki na 10 pozycji, bo to by pewnie też smutno wyglądało. Natomiast no oczywiście jak zawsze chcemy się dać zaskoczyć w takich sytuacjach, bo na pewno jest ktoś, kogo nie kojarzymy. O, fajerwerki są. W Warszawie. Nie wolno, bo biezgi... A tam, w Chinach nie ma psów, wszystkie zjedli, więc no w sumie nie ma tego problemu. Widzę, że najbliższe te... Najbliższe wieżowce też są podświetlone. No wiadomo, no musi być, wiesz, show. Słyszałem, że w Chinach od grudnia przemysł ciężki średnio pracuje, żeby czyste powietrze było na Beijing. Tak? No to jest akurat... Ciekawe, bo ja mam takie mieszane uczucia, jak tam chińska gospodarka będzie po tym wszystkim, w sensie, wiesz, takie... Oni mieli ta olimpiada miała być dla nich najlepszym właśnie takim promotorem, no ale potem trochę ten COVID, trochę no wszystko, wiesz, ale to wiadomo, że zawsze są tak. Pieniądze wyrzucone w błoto, w sensie, no w olimpiadę, no to się nigdy nie zwraca. No ja wiem, ale wiesz, ale czy jakby... Te bonusy, profity z tego, że mają fajną olimpiadę, czy przewyższą te wszystkie wyrzeczenia? Nie, wątpię. Wiesz, fajna olimpiada jest fajna, jak masz dla twoich ludzi, tak? Czy dla ludzi za granicą jest taka fajna. Nie wiem, czy ktoś, nie wiem, postanowił wybudować fabrykę w Chinach, bo akurat była tam olimpiada. No kiedyś była, no i no jakby ten, ale no cóż, no wiadomo, wielkie te państwa lubią generalnie wydawać pieniądze na takie rzeczy. Jaka jedyna nadzieja medalowa. Właśnie widziałem, że w treningach w 108 skacze. Tak, tak, tak. Napadańmy na małej skoczni oczywiście. Znaczy na Monga sobie kreaty widzę. Ostatni wierny. Ostatni wierny. Chyba jakieś aktualizacje co jakiś czas dają, ale to tak wiesz. Póki wielkie streamery się nie rzucą, to nie będzie popularny. Tak, tak, tak latają te popularności gierkowe. Tak się mało odzywamy, bo A co się dzieje na ekranie właśnie? Ceremonia otwarcia, tak... Dajmy, że troszeczkę głośniej, żebyśmy też zaczęli co... Chodzą. Na razie chodzą i światełka grają. Nie, wprowadzają chyba flagę Chin, wprowadzają w tej chwili, także jest... O, jest. 4 dni nowy rok chiński. Wiem, bo oglądały, bo były promocje na Steamie, wyprzedaże, tak, więc tak, nic nie kupiłem. Ja też nic nie kupiłem, widzę. I dobrze, ja żadnych chińskich nowych romków nie obchodzę. Nie, no ja nie miałbym problemu, żeby kupić na Steamie z jakaś sprzedaży, ale jakiś pan Tatar chyba. Ze wszystkich kręgów kulturowych. I nawet wojskowy z medalami, pan generał. Wiecie, ze wszystkich kręgów kulturowych, bo oczywiście, jak to Chiny lubią wspominać, Jugurzy to są w ogóle najszczęśliwsi ludzie w Chinach ogólnie. Tańczą, na ulicach, śpiewają, ale pewnie tutaj też się pojawiają. No my nie znamy ich. O, i nawet dziecko gra na hymnę na trąbce. W ogóle czary Maryś. W Chinach są też dzieci. Wiadomo, zawsze takie są akcenty. No, największe jest oczywiście nie wiadomo, kto będzie zapalał znicz olimpijski, bo tego nie wiadomo. Natomiast no, będzie zawsze zaskoczenie. No, ale to się dowiemy. Ciekawe, kiedy będzie jakiś kosmonauta. Tak. W Chinach się nazywa chyba tajkonauta, tak? Tajkonauta. Tak, tak słyszałem. Japonia, Chiny, Korei ciągle praktycznie organizują igrzyska. No, ciągle. Ostatnie trzy. Ostatni Pjongczang, Japonia, no teraz. Tak. No to tak, to ostatnie te... Wiesz, no panie Hitgins, oczywiście trochę dlatego, że no... wiesz, no, że oni mają... że im się chce wydawać pieniądze, tak? Tak. Wiesz, kiedy była zimna wojna, to co chwilę Stany albo ZSRR robiły igrzyska, czy okej, dwa bloki, tak no. Więc to też zależy kiedy. No ten, kto ma polityczne cele w tym, no, widać. Wiesz, no kolejne igrzyska letnie w Paryżu, więc też nie przesadzajmy, a dopiero co był Londyn, więc to też nie... Nie tak, że inne kraje... zapomniałem, no ale wiesz, no oczywiście... Było Sochi poprzednio? No była Sochi, zimowe były Sochi, Pjongczang i wcześniej był Vancouver, tak, tak. I chyba Turyn jakoś widziałem ostatnio. No Włochy też były, tak, no ale to wcześniej, więc no... Pamiętacie mnie, Dulowski. Trzeba panie Dulowski, oczywiście, no przecież nie pierwszy raz u nas. O, ale na końcu widzę panowie generałowie już przejmują. Generałowie przejmują. Już tylko, no nie wiem czy generałowie, ale żołnierze z paradnych mundurach, dobra, bo może tam... To może nie są generałowie, bo tam wcześniej byli wmieszani tacy, wiesz, tam... Tu będą pewnie, o... Ciekawe ile... typuje medal w skokach będzie brąz. O, widzisz. Każdy medal w skokach nas ucieszy, panie Flavio. Dziękujemy za pozdrowienia. Na razie nasza kadra miała takie... No, takie wyniki, że w sumie każdy medal nas ucieszy. Dlaczego Unia nie może organizować? Jak nie może? No wiesz, panie Hitgens, no ale jaka Unia? No w sensie nie ma Unii, więc no... W sensie Unia Europejska istnieje, ale jest, wiesz, no trochę jak... Organizacją międzynarodową, trochę jak, nie wiem, kurde... OBWE, tylko wiadomo, większą, tak? Ale no, Unia nigdy nie zorganizuje... Bo nie jest państwem, no tego prostego powodu. Organizuje Paryż, kolejne igrzyska olimpijskie organizuje Paryż, no Francja, tak? W Paryżu konkretnie. No niedawno były, w 2012 roku były letnie igrzyska w Londynie. To Londyn też jeszcze był w Unii. Więc no oczywiście kraje europejskie organizują, no ale no... W 2014... Tak. Ateny? Nie, wtedy były w czwartym chyba, albo wiesz, były pierwsze w nowym XXI wieku. W 2014 kto był? W 10 Londyn? Była Brazylia. Brazylia była, gdzie skano w Rio. Rio, tak? Rio i 18... A 18 co? 18 co było? Tak pytasz. Teraz była Japonia, poczekaj, no... Nie, stop, poprzednie był Rio, a... 12... No, no to wtedy był Londyn. Wydaje mi się, że Londyn 16... No, nieważne. Dobra, nakręciliśmy się trochę, ale... Wciągają chińską flagę, więc oczywiście... Nie, zrobiłem dobrze. Londyn 12, bo teraz mamy szklankę tej olimpijską. No, 12, bo wtedy pasuje, bo wtedy wypada 20, czyli w czasie Covida, bo mi nie pasowało, że Tokio 18. No, bo było przesunięcie, tak? No bo... Chińczycy sobie śpiewają, więc my ich zagłuszamy, bo oni sobie jakieś tam... O, znowu jakieś... Inny wymysł hejlowania, oni tam robią już, wiecie, każdy kraj musi mieć, totalitarny musi mieć swój, Chińczycy robią już tam coś nad głową, robią kapelusz, czapeczkę nad głową robią, wielkie te mandaryńskie kapelusze powinni mieć wtedy. Nie chcą do przodu, to oni w bok. Pjongczang, tak, na Flavio mówicie, że pomyliły się letnie z zimowymi, no ale, no ale to są co 4 lata, nie co 2. W 2018 był... Jak Chińczycy po prostu... Znaczy, dobra, gdybyśmy chcieli odśpiewać hymn chiński, to jako żywo nie znamy, to bardziej śpiewają po Pjongczang, więc... Ale dmuchawę puścili. Ale puścili tam, wiesz, no... Ale dobrze, dobrze, no ja... Wiesz... Ja tu się nie dziwię, że nie chcą wszystkich zachwycić tą ceremonią, no i... Jakby trzeba było, to by, kurde, ustami dmuchali pod narty nasze kibice Adamowi Małyszowi. A teraz... Wielka plama atramentu w wodzie. Dobry, wysyłam pozdrowienia, wysyłam donate, dotarł to. Jeszcze do nas nie dotarł. Czemu, panie Janie? No od ciebie dotarliśmy bardzo wiele różnych nowakich donate'ów, natomiast dzisiaj ja zobaczę, czy on dotarł fizycznie. Ale możemy to sprawdzić, żeby nie było wątpliwości, bo my tutaj, wiecie, żebyśmy czegoś nie przegapili. Co jest pite? Na razie nic. O, pan Jan Woltała. A, patrz, jest. 2 razy, dzień dobry. Tak, patrz, dobra. A widzisz, coś mi się, no coś nam się zresetowało. System nam się zresetował. Zaraz pana Wojtała puścimy, a ty opowiadaj, że fala leci. Fale płyną, moi drodzy, niebieskie fale na stadionie. Znaczy się to iluzja, ale ładnie wykonana. Faktycznie no, można docenić, że tej... Żółtą rzekę... Żółta rzeka? Ale to ma niebieska rzeka. Żółtej rzeki lepiej nie wysyłajcie, bo to... Tak. Co jest pite? Czym, panie Kumanie? Na razie kolorowe napoje izotoniczne. W różnych odcieniach. Można robić mieszankę. Cóż tam, panie w polityce, czy Chińczycy trzymają się mocno? Trzymają się mocno, panie Szmidu, są po drugiej stronie świata i by odpadli, gdyby w dół, gdyby nie trzymali się mocno. Spadli bez dysków. Tak. Ja niestety... Ja myślę, że Chińczycy trzymają się najsłabiej od mocnego czasu i teraz próbują się odbić tą olimpiadą. Ale zobaczymy. Tak. My komentujemy, bo... Nie wiem. Bo nasi skaczą. Top. Dobra, i teraz poszło? Czy pójdzie? Poczekaj, czy ten Jan Wojtala się teraz odpali? Nie, patrz, nie pokazało się. Nie pokazało, nie, coś... nie chce się odpalić ogólnie. Spokojnie, panie Janie, tu się nie zgubiły te donaty, my je w systemie mamy i tylko pracujemy nad tym, żeby je wyświetlić. Tak. A, teraz wspominałem chyba wszystkie historie różnych tam tak. O 32 rok, olimpiada, tak? Teraz różne ten... Czwarta olimpiada w 36 na przykład. St. Mortis, Szwajcaria, 48, jakie tam były generalnie olimpiady zimowe w różnych krajach. Oslo. 52, Norwegia. Która kolejna? 56. Cortina d'Ampezzo we Włoszech. 60. Stany były, szybko tak. Migają. Innsbruck 64. Tak. Grenoble, Francja 68, tak. Ja może czytać, będziesz tam patrzył ten Sapporo w 72, ten zimowa, też Japonia. O nie, oddalili, o nie, nie widzę, poczekaj. Panie realizator. O, United States, dobra, okej. Sarajewo w 64, też to były te śmieszne te, Cagliari, Kanada, tak? Francja, zmieniają kamery. Norwegia, Lillehammer, dobra, no. Nagano, 98, Japonia. A, Salt Lake City 2002, tak? 2006 Turyn, Włochy, tak? Vancouver 2010, też pamiętamy dobrze. Tak, 2004, aż mi się przeleciało, ale oczywiście. Korea. No tak, no był Pjongczang, tak? Jest i teraz tej. Chiny. Beijing. COVID już mi dadzo. O, co się stało, panie Szmidu? Przywieźli. A my to cię chcieliśmy zapraszać na, wiesz... To nie. Transmisję. To nie zapraszamy. O, wybili wielki dysk hokejowy, piłeczkę do góry i teraz są, efekty. Tam hokeiści, to wygląda jak te, jak wiesz, jak taki pinball, coś odbija piłeczka. Muzyka prawie z Gwiezdnych Wojen. Lecą. Albo z Marvela bardziej. Bo muzyczka która brzmi jakby ukradli główny motyw z Avengersów. Dobra, na szczęście nie umiem śpiewać, więc nie złapię nas YouTube. Ale słuchajcie, koła olimpijskie wydobywają się spod wody, spod lodu tak naprawdę bardziej, bo to się tak kruszy jak lód, także widzimy tutaj 5 obręczy olimpijskich idących do góry. Jan Wojtala, czemu wycofałeś? Jan Wojtala często tak robi. To już jest, tutaj widzisz. To się często zdarza, nie przejmuj się, panie Szarpu. Zaraz pracujemy, panie, żeby twój donate przywrócić, bo nam się tutaj coś plinki popsuły, ale no już zaraz wszystko będzie, bo w systemie nic nie znika, na szczęście. Panie Szarpu, czy masz jakąś szklankę, żebym ci dolał któregoś? Bo tak ci sobie sam dolewam, gadam i wszystko. Czemu, panie Dionizy Kosiarka? Witaj serdecznie. Dionizy Kosiarka. Dopiero 14 wychodzi na wolność. Ojej, panie Szmidu. To akurat na ferie. Studenckie pewno. A nie możesz jakichś tam testów szybciej robić, żeby się uwolnić? Jakie tam są teraz procedury? By miały być skracane tak kwarantanny wszystkie ten. Chociaż na wszystkim się wyleż porządnie, tak? No bo wiadomo, tam wyjście to jedno. Najważniejsze, żeby nic się nie przepamiętało później. No ja dalej patrzę. 51? Dobra. Ile reprezentacji? O, o, słuchajcie, idą już Grecy! O. No Grecy jak zawsze tradycyjnie rozpoczynają pochód olimpijski jako ci, co wymyślili olimpiady, więc jako pierwsza reprezentacja idzie Grecja. No nie jest to najbardziej liczna reprezentacja, bo no jak widzicie, tam jest 20 ludzi. Już czekam na tą chińską armię wchodzącą po prostu. Ale wiesz, nie wszyscy będą szli, bo wiesz, bo też większe reprezentacje mogą być troszeczkę ten. Mogą Unii Europejskiej. Panie Hit Games, jak Unia Europejska jako co? Jako kto? W sensie... Badajcie straszną sprawę, Unia Europejska nie istnieje. No dobra, no istnieje, ale to tak jakbyś powiedział, a czemu Unia NATO nie organizuje? A czemu Unia Narodów Afrykańskich nie zrobi? I tak w sensie, no ale co to znaczy, jak ma zrobić? Czemu nie zrobi? Kraje unijne oczywiście poszczególne organizują, organizowały niedawno Wielka Brytania, teraz kolejną olimpiadę letnią organizuje Francja, no i wtedy. Nie jestem... Ale przynajmniej krótko trwało... krótko trwało te występy, wstępne występy, bo skoro już idą flagi, no to wiadomo, tam dalej Turcja chyba idzie, tak? Za Grecją. Chińczycy tylko im tańczą, wszyscy im czemu machają. Turcja idzie jako druga. Jest to możliwe... kluczem geograficznym. Tak, Grecja, Turcja, potem będą Bałkany, potem my. Okej, możliwe, że Turcja po chińsku nazywa się jakoś kurde śmiesznie i na przykład dlatego się nazywa A na A albo coś takiego. Zresztą dobra, nie wiem jaki jest w ogóle w Chinach alfabet, to czy dziwny, więc... No w każdym razie Turcja jest drugim krajem tutaj przywołanym przez Chińczyków. Kraj wywołany przez Chińczyków. Czyli symbolika pokoju u Turków moja ulubiona. A czy jest... Oj, Malta idzie trzecia, też wesoło. Trzech, moi drodzy, reprezentantów Malty właśnie pojawiło. Pani, która niesie flagę i dwóch jakichś gości z orkiewkami. O, jest pan Jan. Mi gada teraz. Gada nam donate. Tylko na pewno go nie widać dalej. Dobra, na razie tego i tak nie słychać, więc... Jeszcze nie było widać, ale już pracujemy nad tym, panie Janie Wojtale, że jeszcze raz słuchasz, więc zaraz będzie, na pewno. O, a teraz Madagaskar, moi drodzy. Okej. Dziwny jest klucz, ale wiadomo, no rozumiemy, że w języku chińskim mogą być różne dziwne nazwy. No na razie nie były to liczne reprezentacje, no w Turcji się chyba wszystkim dobrze znany. O, w Madagaskarze 3 osoby chyba idą. Z Madagaskaru. Kurde, czy ja nie mogę tego... Nie, no wiesz, chyba 5, bo... A, bo 5 też, no, co jednak ten, ale... Okej. Na razie no, takie mało liczne reprezentacje, no pamiętajmy, że w ogóle igrzyska zimowe są mniejsze trochę, tak konkurencja jest mniej. Mniej też jest jakby... O, Malezja. Już przez chwilę można było się myśleć, że to Stany, a to Malezja. Przez chwilę. Tylko trochę Stany mają trochę więcej reprezentantów, na pewno. Samad ogólnie przez chwilę myślał, że to Malezja. Przez chwilę myślał, że to Stany. Nie. Co to? O, czy to za niebieski? Panie Szarpu, cóż nam wysadzasz tą? Nie wysadzaj olimpiady. O, ale pan mówi, że oprócz bólu gardła to jest okej, także zdrowia życzymy. Panowie też napiszcie wszystkiego dobrego. Zdrowia dla redaktora Szmida. Madagaskar na zimowych. No wiesz, pan Dionizy, no... Wiesz... Ekwador teraz, Ekwador. Wiecie, moi drodzy, no... Lodowisko zrobić można w każdym klimacie, tak samo u nas jak w Ekwadorze. No temperatura nie jest jakaś szalenie lepsza do robienia lodowiska w hali niż u nich. No, oczywiście troszeczkę lepsza, ale to... Tylko panie w drużynie Ekwadoru, zobaczcie. Taka ciekawostka podali nam realizatorzy. A teraz... Cóż to za kraj? Erytrea. No dobra, to nie znałem flagi. Wygląda jak Białoruś, tylko że ma takie mają... Jak Tajwan przyjdzie. O, myślę, że będzie się nazywał chińska prowincja. Tak. Gorączka czasami skacze, ale Iza poleciła mi i-boom i całkiem dobrze obniżył temperaturę. No i to od pani Izy nie wiem, czy to jest polecajki lekowe to bym nie wierzył, pani Szmidona, ale dobra. Też jest akurat w porządku, ale tam... No ale to są po prostu taki lek z apteki normalny, to jest jakiś tajny, szalenie, ale dobra. Ja wiem, różnie ludzie robią różne leki i ja na szczęście rzadko ubiorę. Jak każdy niesterydowy lek przeciwzapalny. Jest Jamajka, prawda? Jamajczycy coś tańczą, moi drodzy. Jamajka. Ciekawe, czy mamy drużynę bobsleistów w tym roku. Kiedyś mieli dobry. Kiedyś mieli... O, robią jakieś tańce, faktycznie, patrzcie, o, gibią się jak Jamajki. Polska mogła organizować z Czechami, Słowacją, Węgrami w Grupie Wyszehradzkiej. Wiesz, jaki jeden jest. Problem jest tylko taki, że no, to jest jednak dosyć duży obszar podzielony górami i jakby komunikacja między tymi krajami jest utrudniona, bo wiadomo, w Chinach pewno jest nadwiększy obszar między poszczególnymi miejscami, są konkurencje, tylko no, wiesz, tam to jest lepsza komunikacja. U nas jakoś nie wyobrażam sobie, żebyśmy tam chłopaki jeździli pociągami po 10 godzin z Budapesztu do Warszawy. O, jest i Belgia, moi drodzy. Drużyna belgijska, chyba jako pierwsza z europejskich... Nie, Grecja była, dobra. Więc idzie Belgia, no tutaj już więcej zawodników, no... Też nie jesteśmy do końca pewni, czy będą pełne składy szły, prawdopodobnie z racji covidowych obostrzeń to będzie podobnie jak... A tak samo Japonia idzie też, zobaczcie teraz. No świruje mi ten, no nie chce się... Łapie się jakiś niebieski, kurde, widok. O, i Usain Bolt ze złotem, no panie Denizu, mam nadzieję, na EZ wygra, myślę, że... Usain Bolt top. Usain Bolt top, tak. Witam panie Ryku, cześć panie Uszaty, witaj serdecznie. Siema, jak widzisz u nas, tak, u nas ostatnio dużo streamków się dzieje wyjątkowo, ale też są wydarzenia, które warto oglądać, które warto wam opowiadać. Jakaś większa reprezentacja idzie, kto teraz idzie? Japonia, aha, no Japonia to chyba. Widzę, że jakaś większa. Witamy Eryka, witamy Dionizego. U mnie się oczywiście widzę, bo nie odpalił. Ale dobra, jest na telefonie, już jesteśmy. Dobra, też sobie otworzę, mieć tutaj pod ręką drugi czat, żebym mógł patrzeć na was. I moi drodzy, was oczywiście ten. O! Chinese Taipei, twój ulubiony idzie teraz, panie Szarku. Chinese Taipei pod flagą olimpijskich kółek, tak? A nie byli na japońskiej jakiejś innej flagi lekko? No mogli mieć i nie wiem, no tam są, już nie pamiętam, tam były zamieszania. Wydaje mi się, że mieli... Chinese Taipei, no tutaj... Chinese Taipei, na pewno się bardzo cieszą, że w Chinach Olimpiada. No ich to bardzo cieszy. Działa, Jan Wojtała. Jan Wojtała mówi, że działa, ale ja jako że nie widzę, żeby działało. W sensie donaty dochodzą. Zresztą, bo w najgorszym wypadku po prostu przeczytamy je osobiście jeszcze raz, ale... No teraz nie wiadomo, nie poszło, no. Hongkong, moi drodzy, tak? Teraz Hongkong... Hongkong? No nie chcę się. Kurde, o co to chodzi? Denmark, tak? A, no wyświetlają się tutaj jako ostatnie. A, tak, jako ostatnie to tak. Tutaj się na liście się pokazują, tylko bardziej problem, żeby się teksty pokazywały. No widzicie, no niestety czasem technologia nas zawodzi, no ale cóż, no pracujemy na to, żeby ją naprawić. O, jest Dania, tak jak pisaliście. Dania. Nie macie spóźnionego streama. Wiesz, no... Wiesz, na pewno trochę mamy, panie Higgins, jak zawsze. To jest trochę nie do uniknięcia. Jeżeli ktoś z was ogląda na żywo w telewizorze, to będzie miał szybciej niż my, no bo do nas to wszystko dolatuje z opóźnieniem, choćby przez to, że leci internetowo. No ale robimy co możemy, komentujemy, no i to wiecie, kto z was jest z nami tutaj i chce z nami komentować, to mam nadzieję, że się będzie dobrze bawił. O. No tak, no bo niektóre konkurencje Igrzysk Olimpijskich się już rozpoczęły, już trwają. Jak już były treningi w skokach, jak wiecie, były już chyba jakieś fazy wstępne curlingu, coś tam jeszcze było robione. Więc niektóre jak zwykle rozpoczynają się nawet wcześniej niż... I tam jakiś niebieski kurde kwadrat, co mi kurde po niebieskim kwadratu? Cóż, no, widget, kurde. Pan Stoch dziś wygrał trening, tak? Panie Daniowy, to byłoby bardzo pocieszające. Jest i Ukraina, moi drodzy, ostatnio głośny kraj. Ukraina. Tańczą też coś. O, ale mają, co oni mają za wzorki na tych kurtkach, jeny? Zapętlone. Wyglądają trochę jak te, takie wiecie, takie rzeczy, które, no, popatrz na to przez minutę i rozboli cię głowa albo coś takiego. Coś tu ktoś ma poleciał z fantazją, ale dobra. Tak, no ciekawe mają. Kwalifikacje w hokeju, Brazil. O, to widzisz, panie Denizie, jako żywo nic o hokeju nie wiem. Polscy mistrzowie treningów, frajerzy konkursów, no. Zobaczymy, oby nie, panie Najmowym, no. No dobra. O, w Uzbekistanie tylko mężczyźni, no ale warto pokazać jakichś czterech, więc to też nie tak, że... To jest taki... Nie to, że mają 100 reprezentantów i tylko ten. A teraz Brazylia, ale jakoś chyba też mało, takie 4 osoby. No tak, cóż. No właśnie coś tutaj... No Brazylijczycy widać nie wystawili szerokiej kadry na Olimpiadę zimową, ale jestem. I co, i teraz mi się wyświetli? Nie. Ja nie wiem, ale naprawdę już próbuję 5 razy to samo i dziś bez piwa i bardzo dobrze. Pakistan. Pakistan raczej też nie będzie... czterech osóbków. Będziemy tutaj same medali, co wszystkie kraje afrykańskie razem wzięte. A skąd wiesz, może Madagaskar? Może ktoś wygra, wiesz, nie wiemy. Wiesz, panie Uszaty, jest trochę wczesna godzina, jakby nie spojrzeć, godzina 13. Ja wiem, już po południu, już dżentelmeni mogą pić, ale też no nas się to zdarza wystarczająco często, nie myślimy o tym. Była Polska. Nie, panie Maszku, jeszcze czekamy na Polskę. Jak będzie Polska, to będziemy oczywiście głośno o tym wspominać, więc jeszcze nie ma Polski. I ciężko przewidzieć, w którym momencie będzie, bo Chińczycy idą po swoim własnym chińskim alfabecie, więc tu są przetasowania. A na razie, moi drodzy, Izrael, jeżeli was to interesuje. A mam nadzieję, że tak. Nie, to już... O, no i to, i to, i to, i co chcesz, ty play? To? No co to jest? A, i dziękuję, i znikło. No może wiesz, tylko się chwilę, bo to przełącza. Co teraz? A, Timor-Leste? O, ale jakie mają stroje szalone, zobaczcie. Tutaj mają, polecieli ze strojami jakieś, kurde, medaliony wielkie na tych koce i szale, także... Dobra, jest pan, czy jest pan Jan Wojtala na czacie, bo możemy mu przeczytać to i mam nadzieję, że może od nowego jakiegoś tego się odpali, no nie wiem, kurde. Była Polska, Holandia, nie, na razie nic takiego, Na razie Macedonia, tak, to północna Macedonia, już ze zmienioną nazwą. A, już północna, tak, nie? No, już rok temu była ze zmienioną. No, już od jakiegoś czasu, ale ten... Luksemburg my będzie nie z kosiarka. Ja będę nie zaczyna z śluby przelić, czy ty tak losowe podaje nam następne, no bo nie ma pan Dienizy w telewizji. Szczerze powiedziawszy, to tam nie wiem, czy mogą być spoilery z tego, jakie kraje teraz przechodzą. Spoiler. Holandia dużo medali zdobędzie. No panie Dienizy, Holandia jest mocna w kategorii w tych wszystkich łyżwach, tak? Tak? Szybkich, wolnych, grupowych. No i myślę, Niemcy też chyba zawsze obstawiają te jakieś bobsleje, coś tam. Niemcy chyba też wymyślili sobie... Z Luksemburgu zaskakująco dużo osób w sumie. Luksemburg, Białoruś, a my też widzimy, że tam z Białoruś z tyłu idzie. Da, da. A i widzicie? I co teraz? A to wtedy jakiś walijski lew, ale to chyba nie, bo... Nie no, taki luksembursko... Białoruś. No to hokej. Jeśli chodzi o geopolitykę, to nie za bardzo. Tak, będzie komentarze wszystkich tam opisywać, tam kurwa. Sytuacja na Tajwanie średnia. Dołem. No, i a tych, kto nie lubimy. Lepszy niż wąt. Ciekawe, ilu Białorusinów z Białorusinów do naszych ucieknie. No, latem chyba jedna biegaczka, tak, a teraz to nie wiem. Belarus. Ale duża ekipa. Biatlon i hokej chyba najbardziej, panowie komentatorzy mówią. W top 5 na pewno Holandia, Niemcy, Austria i ruskie. Wiesz co, to jest może dobry moment, żeby przeczytać w ogóle topkę krajów w ten. Nie, no w top 5 ja bym myślę, Amerykanów tam dorzucił. Ja myślę, że bym dał Amerykanów i Chińczyków jednak. I moi teraz zapominać o Norwegach przede wszystkim, bo... Tak. Bo słuchajcie, teraz, znaczy tak. Klasyfikacja taka, jeżeli uznać ZSRR jako kontynuator, jako Rosję jako kontynuator ZSRR i no Niemcy jako RFN i wspólna reprezentacja Niemiec, to tabela zimowych Igrzysk Olimpijskich w trzech czasów wygląda tak. Rosja, Norwegia, Niemcy, Stany, Kanada, Austria, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Finlandia. Austria jest myślę mocna w skokach. Ale pamiętajcie, że nie, kraje alpejskie generalnie mają w tych wszystkich gigantach, slalomach, mają milion skokach na ten, więc ja sami mówicie, tak, no słuchajcie, przede wszystkim i zapomnieliśmy mocno o tych Norwegach, tak, którzy są generalnie jeszcze niedawno byli na pierwszym miejscu i jeżeli nie liczyć Związku Radzieckiego jako, albo nam wszystkich tych, to wiadomo, to Norwegia pierwsza, więc to... Panie Marzek, ja wiem, że żart, ale proszę, bo to... YouTube jest drażliwy na takie rzeczy. Litwa, moi drodzy. Litwa. Ile Litwa w... Dużo to jest... Białoruś przegania nas o jedno miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Polska i tak jest na zaskakująco wysokim miejscu 20, co bym się aż tak nie spodziewał, szczerze powiedziawszy, no ale cóż. No No tak, no jak pomyślimy, czy gospodarze mają jakieś szanse na medale? Mają, panie Denizo, Chińczycy na pewno. Panie Denizo, chodzi o to... U siebie. My nie znamy tych zawodników, oni często pewnie nie biorą udziału w Pucharze Świata, tak, ale ja bym... Słuchaj, oni tam są, oni są tak hodowani na te igrzyska, przecież chyba specjalnie nawet, no nie wiem czy specjalnie, ale jakoś rok temu nawet nie było... O, kraj widzę, idzie. Ale mam turbany. Tak. Wiecie, no Chińczycy chyba nawet rok temu nie robili, miały być Mistrzostwa Świata jakby, które miały przetestować dużo tych tras. Ja sam słyszałem, że pan komentator mówił na takich... takie slalomy po muldach się jeździ, zjeżdża. O, taki, tak, wiesz, krótki, padać. Ja wiem, po muldach. I pan komentator też mówił, że no, w sumie trochę nie wiadomo, bo mieli w sumie... Olimpijczycy mieli z jeden trening na tych trasach i tyle. I tam jeszcze muszą uważać na jakąś skocznię. Panie, my nie znamy tych dyscyplin, jakich Chińczycy mają szansę. Ja nie mam pojęcia, ale pamiętaj, że Chiny na przykład i tego typu kraje, to one mają... U nas olimpiada to jest zabawa generalnie, tak? To jest sport. A u nich to jest ważny faktor polityki, tak? I tam od wielu, wielu lat, odkąd wiedzą, że mam olimpiadę u siebie, ja bym się, oczywiście zdziwiłbym się, ale bym się, bardzo nie dziwił, gdybym taki skoczek narciarski wyskoczył chiński. Oczywiście w tej kategorii pewnie nie, ale w wielu kategoriach będą mieli obsadę wielu tych, no... Słuchajcie, Chińczycy potrafią przecież poświęcić cały osie... Ale patrz, jaka Kanada bierze do reprezentacji, no kampania... Kanada jak chyba ze 100 osób tam wprowadziła. Tak, Kanada, generalnie właśnie. Dużo, tak? O Kanadyjczykach też wiecie, no... Ile Kanadyjczyków? Największa chyba, tak? No w sumie na razie, no. Japonia też była spora, ale taka, dużo mniejsza taka. Nie, no wiem, że na razie, no. Do tej pory Kanada największa. Teraz Kanada generalnie jest też jednym z faworytów do tej klasyfikacji, bo my tam też, nie wymienialiście, ale tak jak patrząc na to, no Kanada faktycznie jest mocnym krajem zimowo, tutaj w sportach zimowych. Ktoś gospodarzem dochodzi wysoko oprócz Polaków. No nie wiem, panie Denizy, kiedyśmy byli w olimpiadzie gospodarzem, żebyśmy mieli tam daleko zajść. Ale dobra, tak. Tam jacyś eksperci oceniają szanse Chińczyków. Dobra. Nie. Na pewno będzie Kanada w 10, to myślę, że wysoka. Tak samo mówię. Chińczycy zawsze obstawiają tak. Chińczycy potrafią cały ośrodek szkoleniowy i całe pokolenie sportowców wyhodować na deskorolkę na letniej olimpiadzie, tak? I poświęcić na to miliony rozkradzionych pieniędzy i tak dalej. Więc słuchajcie, na pewno mają dużo szans medalowych. Oni na pewno w różnych konkurencjach mają szansę, wiedzą, w których... O, San Marino! San Marino! Ale 4 osoby z San Marino. 4 osoby z San Marino. Dużo, niewiele, wielu. Ciekawe, czy to jest. Myślę, że to jest największy procent sportowców do populacji na olimpiadzie. No to nie tak, bo to w sumie 4 na 30 tysięcy. Z Madagaskaru też było za 4 czy tam z Malty, ale tam jednak jest więcej ludzi. Więc to myślę, wychodzi tak gdzieś koło jeden sportowiec na mniej niż 10 tysięcy ludzi na olimpiadzie, tak? Panie Maszku, ja wiem, że ty mówisz o kraju, ale YouTube nie interesuje YouTube'a twoja intencja, no już tam. Tak, no. To nie jest nasz problem. Mówię, ale ja wiem. Ja wiem, że opowiadasz o historii akurat, wymieniając pewnego wąsacza z wiatraczkiem, ale to YouTube'a zupełnie nie interesuje w żaden sposób, bo YouTube nie jest człowiekiem, tylko jest botem, tak? I on intencji nie rozpoznaje. Na letnich Igrzyskach Olimpijskich w tym roku przez chwilę mieliśmy tyle samo medali co San Marino. No tak, panie Denizy, ale to jest, mówię... Ja wiem, że to było głośno w internecie, ale ja to cały czas broniłem naszej prezentacji i słusznie mówię: ludzie, spójrzcie w terminarz, no nie zaczęła się lekkoatletyka, no wiadomo, na początku były jakieś deskorolki inne w bździu, no i tam nie mieliśmy medali, ale wiecie, ale to, że przez jakiś czas nie mieliśmy medalu, no to było, mówię, pokłosiem tego, jak jest ten terminarz skonstruowany, no i... Tak, no słuchaj. Nie ma co się tam bardzo podniecać. Polska była najlepsza, no powiedzmy, że nie, tylko skoki, biegi, biatlon i... Okej, powiedzmy. I to wszystko było w ostatnich 4 dniach olimpiady, były ostatnie... Było 0 medali, no to... Medali, no to ja, no jednak trzeba, no wiesz, no. A nie wygrywacie w... kurde... curlingu. Teraz są tydzień curlingu i Polska ma 0 medali. O co chodzi? Polska jest chyba taka do dupy jak w San Marino. Niestety Polska nie ma reprezentacji w curlingu, co mnie na to dziwi, bo wydawało mi się, że to jest sport, który można łatwo uprawiać. Może trzeba przygotować... Ja zawsze mówię, u nas też ktoś powinien zająć, jakaś agencja rządowa, gdzie tak przyjmie takie pieniądze idą szalone na sport. To może by się jednak, trzeba by powołać Narodowy Instytut Śmiesznych Sportów Olimpijskich, tak? I to by się na pewno przydało. 104. mistrzem olimpijski na pewno będzie. Mamy nadzieję, panie Aleksandrze, ja się oczywiście ucieszę, natomiast będzie piekielnie ciężko, chociaż ja myślę, że chłopaki nas zaskoczą pozytywnie na tej olimpiadzie. A tymczasem Hiszpania, moi drodzy, Hiszpanów niezbyt dużo i nie mają byków, cholera. O, zobaczcie. Kiedy Polska nie ma... Widzę jakiś portal sportowy, już chyba parę miesięcy temu wytypował wszystkich sportowców we wszystkich konkurencjach tak krajami. O, a weź zobacz, srebro. A weź zobacz ten szkolenie narciarskie. Polan. A właśnie. Nie wiem, poczekaj. A weź ski jumping może wbić, albo ten. A właśnie, tutaj mój komentator robił Best Stars info, że Barcelona chciałaby alpiński. No to będzie dużo, będzie ski, bo to wiesz. Musisz wiesz, może jumping wpisz, bo to bardziej, bo to skoków nie ma tak. Jumping, norma. Geiger, Kobayashi, Granerud. No to chyba jakiś taki. Bez bolaków, a na dużej? Potem na dużej Kobayashi, Geiger, Lindwig. Tak. A teamy to Norwegia, Niemcy, Słowenia. Dobra. Nie, Polaków nie ma, no ej. O, no i teraz zobacz. Liechtenstein, moi drodzy, dwóch zawodników z Liechtensteinu. A kiedy Polska, panie Maszku, dokładnie nie wiemy, ponieważ to idzie po chińskim alfabecie i nie mam zielonego pojęcia, jak jedną literki w chińskim alfabecie. I nie bardzo umiem to sprawdzić, się bo... pytał o szanse medalowe, to teraz zobaczymy. W narciarstwie, w tym, łyżwiarstwie figurowym przewidują dla Chińczyków. O, no tak, no dobra, no właśnie łyżwiarstwo. W parach. No wiesz, już gimnastyki jeszcze na lodzie, tak? No to wiadomo, że Rosja i Chiny tam będą. Freestylu, skiing, tam loty, tam areas, czyli tam skoki jakieś takie freestyle'owe. O, to kobiety w zjazdach właśnie, też w tych właśnie co najmniej 4 medale przewidują im tam w różnych tam halfpipe'ach, skokach na nartach i snowboard, na skokach na nartach, wiesz, jakichś tam tubach, w sensie, że... Pan Marzek to powie, że będzie jednak Stoch, Granerud i Geiger na małej skoczni, tak? Jedno, żeby było. W drugie 5. miejsce to będzie po prostu zaskoczenie. Nie no, panie Denizy. 5. miejsce to w mikście, no w drużynie musimy się pobić jednak o medal, no nie ma tam kurde płakania, że ojeny słabo szło, no. W short tracku przewidują ze trzy medale. I w długich, no głównie łyżwy i no tak, no widzicie, no i Chińczycy pewnie relatywnie, na pewno więcej od nas medali zdobyli. O, pan Jan Wojtala próbuje się znowu dobić z życzeniami, to my przeczytamy na pewno. No. Dzień dobry, pozdrowienie, niech pan Bóg panom błogosławi, a szczególnie pani Maren Lundby, Norwegia, bo to mega geniusz jest skoków. Jakbym był skoczkiem, bym zdobył złoty medal na igrzyskach to. Hej, tak. I pan Jan zawsze ma swoją historię, bo nie wiem czy tylko mnie pokażesz, bo ma urodziny tego samego dnia, kiedy pani Maren Lundby, więc są tutaj połączeni przez los. Nie dotarł. Widzimy, panie Janie Wojtale, próbujemy to robić. Natomiast widzimy i czytamy ten donate, bo nam się pokazuje w systemie, natomiast nie chcę wyskoczyć na głównej, cholera jasna. I nie wiem, jak to przeskoczyć, ale tak, będziemy czytali wszystko, co mówicie i wszystko. Stoch medal zdobędzie na małej skoczni. Mam nadzieję, panie Maszku, mam nadzieję. Jesteśmy skazani na 6. miejsce. No, gdyby to było klasyfikacji generalnej, to byłoby najlepszy nasz wynik w historii, ale wątpię. Na pewno dotarł i my go widzimy i go przeczytaliśmy, tak. Ale wam laguje kamerkę. To chyba, panie Dionizy... Nie, chyba nie. No... Chyba u ciebie, w sensie... Na razie nam... Oczywiście co, piszcie, jakby coś się psuło, oczywiście, piszcie, natomiast... ale my mamy dobry przesył, żadnych spadków zero zgubionych klatek... Islandia, moi drodzy, teraz, o! Więc nam się nic nie... Islandia to lodowy kraj, więc może oni też w lodowych konkurencjach... Nie zacina, dzięki Grzesiu. No właśnie tak też nie widzimy, żeby coś się zacinało, ale oczywiście mówcie, bo często w tych technikaliach nie powinno się tak dziać. Tak, a jednak się dzieje. Często... Dzisiaj mamy i tak podgląd na siebie, ale często jest tak, bywało, że nie miałem podglądu i w sumie zorientowałem się. A wiecie, na telefonie jak mam streamek, to ta kamerka jest takiej wielkości, to nie widzę, czy ja się ruszam, czy nie. Bo tak patrzę na czat. Wszystko działa dobrze, dzięki panie Armagedon. O! Jest dźwięk. A to włącz dźwięk. Bo ta osoba to mega geniusz i co panowie, zaczynają się igrzyska olimpijskie teraz. O, widzisz panie, a jest teraz Andora, ale widzisz panie Janie, mamy ten plus, że udało się złapać dźwięk, już dźwięk działa, nie tylko my czytamy, ale też dźwięk jest czytany, natomiast cóż, no cały czas ten obraz nam chce wskoczyć i coś może teraz. Może nad tym mi się wyświetliło. Tylko... Będziemy z tym walczyli, ale dobra. Kiedy będzie Polska szła, panie Grzesiu, nie wiemy, bo to chiński alfabet idzie, teraz Finlandia. Siema panie Marcinie. Witaj serdecznie. Finów też trochę się Finów sporo, no. Fińskie skoki w odwrocie, fińskie skoki w zapaści, ale pamiętajcie, że Finowie są chyba też na 10. miejscu klasyfikacji generalnej tych igrzysk zimowych i Finowie jako żywo mogą parę medali pozdobywać. No, pamiętajcie, że to są jednak też igrzyska pewnych krajów, których byśmy normalnie pewnie nie typowali do nie wiadomo jakiego sportu. O, i teraz wielki pan Jan na ekranie. I bardzo dobrze, masz duży dać, żeby nie było tam widać. Dobra, i dziękujemy panie Janie. Tak. I, to są... I pan Jan jakby skakał, to by zdobył złoty medal. I to są w ogóle trzy nasze te ostatnie donaty. Nie jest ich aż tak dużo, bo ja po prostu mi się zapętla. Ale wiadomo... pan Jan jest u nas jednym topowym miesiąca też chyba, a teraz jest lutym, to może jest mała topka miesiąca, ale w styczniu był na top... Ja nie wiem, czy nie wygrał tej topki pan Jan, w sumie. Tak. A my na którym miejscu jesteśmy? Na 20, panie Grzesiu. Tak? 20 jest Polska. Tak, w klasyfikacji generalnej, oczywiście wszystkich olimpiad w historii. I jesteśmy nawet na większym niż nam mi się wydawało. No nie ma co ukrywać, że Kowalczyk, Stoch i Małysz nałapali nam tyle medali, że więcej niż wiele. No tak, no to jest ten plus, że przez pewien czas mieliśmy dominatorów w tych sportach, którzy naprawdę dużo tych medali zdobywali. A teraz Chorwacja. O, paru Chorwatów się załapało, zobaczcie. Z 10. Czapeczki. Mają czapeczki kratownicowe. Jakie pan Grzesiu się pyta jeszcze, nam pokaże chyba... Wiesz, jeszcze jakoś, no się nie ostrzy tak dobrze na mały... O, jest pani prezydent Chorwacji. Pani prezydent. Chyba tak. Arabia Saudyjska idzie. Nie mam pojęcia. Czy chcesz to zacząć? Ja się nie łapię w 40, niestety. O, i teraz pan Jan Wojtala nie ciągle w roku. No i bardzo dobrze. Tak. I w świetle się ciągle. Także widzicie, no mamy tutaj... Tak, no jeszcze raz polećmy szybko topką. Rosja pierwsza, Norwegia druga, Niemcy trzecie, czwarte Stany, piąta Kanada, szósta Austria, siódma Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Finlandia. Tak jest... O, jest Arabia Saudyjska, tak. Tak była 10. Potem Włochy, NRD, Francja, Korea Południowa, Japonia. Chiny na 16, Czechy na 17, ale tu liczymy Czechosłowację, tak? Wielka Brytania, Białoruś, Polska na 20. 21 Australia, Chorwacja, Estonia, Słowacja, Ukraina, Słowenia, Liechtenstein, Łotwa, Kazachstan, Węgry. Przy czym należy zauważyć, że po Polsce bardzo spada ta ilość medali, bo Polska ma jeszcze 7 złotych medali, potem Australia 5, Chorwacja 4, a tam szybko się robi już tam 3, 2, 1, 1 złoty medal, tak? A do 40 na przykład wpada Rumunia, która ma 1 brązowy medal, bo jest bardzo wiele krajów, którzy nie miały nigdy żadnego medalu olimpijskiego. Albania, 2 osoby z Albanii przyszły. Tak, tak. To nie ma też co ukrywać, że faktycznie... Pan Marzek się pyta też o której... Która kwalifikacje, zaraz się mogę zobaczyć. Jutro wstanę na 5 i będę oglądał skoki. To tak? O 5 rano może być ciężko, ale... No. Gdzie tam mam... Jutro kwalifikacje... na którym miejscu... 7:20 jutro, o matko. 6:15 seria próbna, 7:20 kwalifikacje. O nie... No to się nie... Argentina. To się na razie nie umawiajmy na 7:20, chyba że na przykład będziemy wracać akurat z imprezy. I wtedy może akurat na spontanie, ale nie, no na razie się nie rozkręcajmy z tym... Idą dalej kraje. Tak, Argentyna, moi drodzy, faktycznie. Panowie, działa już to, widzimy. Widzisz, panie Janie, ale widzisz... Teraz już się zacięło. Teraz zacięło się w drugą stronę, ale tym razem zacięło się w tą stronę, że cały czas jest twój donate na ekranie, więc dobrze, niech odda te wszystkie próby, kiedy próbowałeś się połączyć. Teraz cały czas wisi to w rogu i pulsuje. Prawdopodobnie jak ktoś da kolejny, to się zamieni, ale no... Dobra. Nie ma tutaj nic, dlaczego miałby stać tyle czasu. Azerbejdżan. U nas oczywiście to się, to wiecie, te systemy elektroniczne bywają różne. Muszę to pisać, YouTube mi laguje. Co tam skoki? Witamy panie Eryku, Uszaty. Teraz nie zobaczyłem, jeżeli dalej jesteś, to też... A widzicie, że ten Facebook byśmy oczywiście gdzieś tam ominęli. Ale tak, moi drodzy, gdyby ktoś z was wygodniej było na Facebooku oglądać, to zapraszamy na Facebooka, więc no... Ja dzisiaj wstałem o 6:58, to gratuluję panie Marzek, ja nie ukrywam, później wczorajśmy tutaj z panem Szarpem jeszcze oglądali meczyk. No, około tej godziny. Piliśmy piwko i to o 6:50 wstałeś? A 6, myślałem, że 8. A nie, no dobra, nie, bo tak mówię. Około 8 wstałem. No mówię, no dobra, okej. Bo co, zajęcia masz pewnie, czy co tam? Tak. Piątek, piąteczek, to wiadomo co będzie robione, no mamy propozycje od znajomych, panie Dionizy, byśmy do nich wpadli na... Nie wiem, że na imprezę, później pogramy jakieś RPG albo planszówki, no ale będzie paru z ten, więc no raczej na 7:20 się nie zbierzemy. Polska 48 jest, w sensie, że jako kraj... To kraj, który będzie prezentowany, ale nie mamy pojęcia, który w tej chwili idzie, na razie idzie Austria. No i Austriacy na pewno... To jest Austria? No przecież kuwa Łotwa... Nie, to jest Łotwa? Nie, no poczekaj. Może, ty... Bo to jest pasek taki wąski jak Łotwa. No, wow! No, nie no, wiesz, bo zacząłem tyle osób, to nawet nie myślałem, że to Łotwa na kolory takie wiecie. Wow! Co tam... Oj, Wielka Brytania teraz. A Wielka Brytania wyjątkowo kiepski wynik jakby klasyfikacji generalnej, bo no okej, no 18 miejsce nad nami, natomiast w sumie jak na Brytyjczyków, którzy lubią wszystkie sporty, to... Znajomy ma dziś uro, to jutro raczej też nie wstanie. O, widzisz. Jak kwalifikacje, jak trening. Tekwalek trening... Aha, dobra, okej. No tak, panie Denizy, no tu jest element tego, że no... Przez to, że najlepsze reprezentacje mogą wysłać ograniczoną ilość zawodników, jest więcej miejsc dla tych zawodników jakby z mniej popularnych skokowo krajów, no to tak, to są to w miarę łatwe kwalifikacje, no bo tak jak mówisz, no zwykle bierze udział 70 para osób, 71, 75 ostatnio i chyba się 50, tak, ale jest duży poziom, no bo czy Polacy, czy Niemcy mogą maksymalnie 4 zawodników wystawić w jednym konkursie, tak? Możemy mieć, mamy 5 w tym, ale jeden będzie rezerwowy, więc nie będzie startować, więc tak, no jak pomyślimy, że nie wiem, Niemcy, Polska, Japonia, Słowenia są ucięte do 4 zawodników w konkursie, no to wtedy faktycznie zwiększa się ilość miejsc dla tych krajów mniej popularnych skokowo i wtedy na przykład faktycznie, no, wiecie. No plus jest taki, że będzie to bardziej egzotyczny konkurs, ale tak jak mówicie, no gdyby ktoś się z nas nie załapał, to z naszych będzie to oczywiście tragedia. Może się pyta, czemu Rosja... X-Paranoja nie widziała... Aha, pamiętacie niejaką Aleksander, widzę jeden... Wiesz, no nie olewamy specjalnie, widzę tylko jeden twój komentarz, mam nadzieję, że nie... Wiesz co... Tak się tutaj coś pochowało. Nie, już pamiętaj, pani Paranoja, że generalnie no... że no ten... jak to się nazywa? No my tu, wiesz, oglądamy jednym okiem, z drugą stroną czytamy. Jak kogoś pominęliśmy komentarz, to napiszcie jeszcze raz po prostu, najłatwiej. No staramy się nie omijać, specjalnie nie omijamy nikogo. Ale może nam się to zdarzyć, no bo cóż. Dobra. Tak, bo zaraz będzie Rosja pod flagą taką specyficzną, to prawda. No bo Rosja oficjalnie nie może brać udziału w igrzyskach. Tak, no bo tam były długie. Ale żeby nie karać sportowców za Ruski Związek Sportowy, no to sportowcy występują jako randomowy zbiór sportowców olimpijskich. Gdzie jest w ogóle reprezentacja uchodźców, co? Może będzie, nie wiem. Kiedyś była. Kiedyś była, ale może nie w zimowej, bo może w zimowej chyba... Bo letnie to tam wystawić kogoś do eliminacji biegów, to zawsze można, a do zimowego to cię zabiją. Rok. Tak, znaczy to jest chyba dosłownie rosyjski komitet olimpijski, tak? Że to nie kraj, ale tam ten... Ma flagę, wiesz, kolory. Tak, kolory ma rosyjskie, kółka olimpijskie, no... Wiadomo, widać, idą z takimi przepaskami z rosyjskiej flagi, no ale no wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jako federacja, tak jak pan Dionis mówi, to jest jako federacja. Polska... Nie było Polski. Jeszcze nie było, Zubiski Jumping, czekamy. Na Daniela Andratandego nie ma, jak to będzie zrobiona drużynówka. No ale to pana Andratandego chyba nie ma przez to, że COVID, tak? A nie przez to, że go nie wzięli chyba, co? Znaczy, chyba może go nie wzięli przez COVID, ale na jedno wychodzi. Występują jako federacja, to pamiętasz mnie. X-Paranoja Aleksandra pyta się, czy pamiętasz? Powiem uczciwie, że niku X-Paranoja nie kojarzę w tej chwili, natomiast no mogłem o czymś zapomnieć, moi drodzy, wybaczcie. Ładnie Rosjanie na treningach dziś skakali. No ogólnie Rosjanie są do góry idą w tych skokach, lepiej niż nasi ostatnio, ale no cóż. Idą dalej. Teraz chyba... Okej, no może tu... O tyle może porównujemy z japońską olimpiadą. Okej, o tyle może lepiej, że... No na tej japońskiej wszyscy się jakoś grupowali, wiesz, robili piąte kółko. Tak, bo oni tam stali na płycie, bo to nie było gdzie przejść. A to jakoś idą normalnie. Teraz Francja, moi drodzy, Francja. O, ale mają takie kapotki jak pingwiny, faktycznie wyglądają Francuzi. W tym celu, okej. Taki biały do szyi i takie jakby kałek. No mają oczywiście flagę francuską, tak? Ale mieli kurtkę rozpiętą i powinni teraz upuścić flagę francuską. Ale z drugiej strony, ale wyglądają faktycznie jakby szli, jakby drużyna pingwinów szła trochę. Nie, zmieniłem nick, ale byłem na naszym streamie kiedyś. W ogóle grasz jeszcze w MC. Ja ostatnio robiłem nawet streama z Minecrafta spokojnego. Minecraft on powróci. Może wrócić nawet, nie wiem czy na modzie tutaj pana Uszatego i ekipy, bo ja tam różne głosy słyszę. Albo na modzie, albo jak nie, to tak chyba po prostu wróci też na modę. Jest na miejscu i bym proszę wyszedł pozytywny wynik, pan nie jest. Okej. Aleksandra, to czy ta co z nami grała na Minecrafcie, czy to inna? O, Bólska już jest zapowiadana przez komentatorów, już jest pana Maszka, ale czekamy, bo jeszcze nie widzimy na ekranie, jeszcze Francuzów pokazują nam cały czas. Kurde, jakichś żabojedów, dajcie nam Polaków. Gdzie są? Gdzie jest Polska? Hej, no. U nas cały czas Francja na ekranie, ale już Polska gdzieś idzie, może macie inne ujęcia. U nas realizator niestety pokazuje. Anga mówi, że jest. Gdzie ona? Wow, jest Polska, hurra. Nasza drużyna też nie największa. My teoretycznie Bródka i tak I jest, była zmiana w kobiecej jakby pani chorąży, bo miała być oczywiście, zapomniałem już, ale no przez powody covidowe jest zamiana, więc niestety. Polska top, zmienię tytuł, Polska. No sorry, brak jakoś ten. 54 reprezentantów żeśmy przeprowadzili, chociaż chyba niestety z 10 jest na kwarantannie, więc mamy problemy. No dobrze, że naszym skoczkom udało się uniknąć na razie, w tej chwili tego, no ale ten COVID, znaczy może nie, powiedziałem, że 10, ale 10 to jakby... 10 to jakby naszych, że też złączyć sztabowców i trenerów, okej. I mają rękawiczki. Tak. Mieli prowadzić... Jedna sportowiec na barana idzie wręcz. Mieli prowadzić Zbigniew Bródka i Natalia Czerwonka, natomiast to chyba się zmieniło. Nie widział żadnego zawodnika naszego, Kamil Stoch ani ekipy nie widział. Wiesz co, bo oni dzisiaj mieli trening, więc skoczków chyba nie ma na tym otwarciu, bo oni faktycznie są dość daleko od otwarcia, wiecie. Dzisiaj były skoki też rano chyba i oni po prostu są w bazie chyba skoczkowej, a nie na otwarciu olimpiady, z tego co słyszałem. Tak, no bo nie poszli wszyscy zawodnicy, no my mamy 54 zawodników na olimpiadzie, a tu zdecydowanie nie było 54 tych, tak? I tutaj też mówili że rzadka sytuacja, że Bródka drugi raz pod rząd jest chorążym, tak? To się rzadko dosyć zdarza, no chociaż zdarzyło się oczywiście kiedyś chyba Fortuna był, nie wiem czy nie był dwa razy? Kubeczek. Polska była, to nara! A czy będzie serwer? Na pewno nie w najbliższym czasie, bo to zabawa z serwerem to jest mniej warta niż ten, może jak Bośnia. Może jak SK powróci na maksa na Minecrafta, to może, Czy robicie transmisję z CS albo z PUBG'a? Powiem ci szczerze, panie Danielu, że nigdy nie robiliśmy z tych gier, więc na razie no nie ma co się bardzo na co oczekiwać, chociaż nie mówię nie, no tylko po prostu, wiesz, no ciężko nam byłoby wejść w tych grach na jakiś poziom, żeby cokolwiek było sens streamować, tak? Dobra, nie wiedziałem żadnego naszego, to już mówiłeś, dobra, dużo Norwegów, no panie Grzesiu, jest dużo Norwegów, pamiętajcie, Norwegia na drugim miejscu w tej klasyfikacji generalnej i Norwegia jednym z głównych tutaj faworytów do zdobywania dużej ilości medali, tak? Tak jak mówicie, a w Boliwii tylko mężczyźni akurat w reprezentacji. Tak jak mówiliśmy, tak, no wiadomo, skoki narciarskie, wiadomo, kombinacja norweska, siłą rzeczy, jak to się nazywa, ale Norwegowie są piekielnie mocni też w innych, przecież w biegach narciarskich, w biatlonie, we wszystkim, także tutaj na pewno Norwegia tych no, medali nałapie. Jak tam dzisiaj nasi skaczą, panie Łukaszu, nie widziałem. Kowalczyk będzie biegać, mam nadzieję, panie Grzesiu, że tam wszystkich przegoni. I jest. Norwegia też nie wygląda, żeby to była największa liczebnie reprezentacja. Na razie wydaje się, że kanadyjska była największa liczebnie. Ale no nie widzieliśmy jeszcze ani Stanów, ani Chin, więc ani Rosja była, no. Natomiast no też może być tak, że część Norwegów, tak samo chyba nie widać tutaj skoczków norweskich, bo część już bierze udział w różnego rodzaju treningach, kwalifikacjach, tak, niektóre dyscypliny już zaczęły. Wszystkim siema. Cześć, panie Łukasz, jeszcze raz. CS z widzami albo Minecraft z widzami. Panie Dionizy, Minecraft z widzami kiedyś był, tylko problem jest taki, że szybko się okazało, że no nasi widzowie mają 100 razy więcej czasu na robienie tego Minecrafta niż my. I ogólnie fajnie, ale tam szybko się też zaczęły jakieś kwasy, walki między ludźmi na serwerze, no ogólnie trochę się to rozeszło w takiej atmosferze, że no. Ale zobaczymy. Stok w niedzielę, jak będzie miał dobry dzień, to będzie top 5. No mam nadzieję, panie Dionizy, że Kamil Stoch będzie miał najlepszy dzień i będzie na medalowym miejscu, ale zobaczymy. A teraz Kazachstan. Norwegia to sami astmatycy. No, pani Agnieszka mówi, no faktycznie była ta słynna historia z biegaczkami norweskimi. No cóż, no... niestety, jak zwykle w takich sytuacjach, no nic im oczywiście nie udowodniono, natomiast w praktyce, wiecie jak to jest, no było to dość podejrzane. Jak myślisz, czy będą medale w polskich skoczków? Mam nadzieję, panie Kamilu, że tak. Nie wiem, o co ci chodzi, panie Maszku, więc nie będę czytał raczej. Piotr Żyła zdobędzie złoto medal olimpijski na igrzyskach. Mam nadzieję, panie Janie. No jest aktualnym mistrzem świata na małej skoczni. Najpierw pamiętajmy, że będą rywalizacją tej mniejszej skoczni, tak? Na HS106 chyba. Więc no szanse są Polaków. Tam, gdzie skocznia jest bardziej techniczna, gdzie trochę mniej mają wpływu te punkty za wiatr. Mam nadzieję, że nam się uda dobre jakieś miejsca zająć. Oczywiście będzie też konkurs mixtu. No tutaj nie mamy jakichś dużych oczekiwań, nie ma co. Chcielibyśmy być na 5. miejscu, ale to wiecie, będzie ciężko. A tymczasem Kosowo. Oni for fun, jak czas się znajdzie. Gąsienica zdobędzie brąz. No, fajnie było, panie Dionizy, tylko ja nie wiem, czy pani Gąsienica kiedyś w Pucharze Świata stawała na podium, więc to będzie ciężkie. Ale oczywiście, no, mamy nadzieję, że że nasi tutaj reprezentanci zaskoczą, tak, i że będą świetne wyniki. Na pewno, wiecie, zawsze jest tak, że ktoś, zawsze jest tak, że zaskakuje ktoś, kogoś nie spodziewaliśmy. No, ktoś się spodziewał generalnie Zbigniewa Bródki, kiedy zdobył medal, tak, o te ułamki setnych sekund. Bułgaria, a potem będą Stany, także o Stany, widzę, tam prowadzą szeroką ekipę. To dzisiaj jest pierwszy dzień Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Tak, panie Łukaszu, formalnie tak, natomiast pamiętaj, że ekipy są już w Chinach od paru dni i na przykład skoczkowie trenowali już wczoraj, tak? Już w czwartek trenowali i w niektórych innych zawodach już były jakieś kwalifikacje, już były jakieś te, no... Oficjalnie rozpoczyna się Olimpiada dzisiaj, natomiast, no, prawda jest taka, że niektóre konkurencje już zaczęły wcześniej. Stają końcówkę pierwsze dziesiątki lub początek drugiej dziesiątki dla Żyły i Kubackiego. No, dawajcie oczywiście sobie typy. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej medali. Dobra, sobie, moi drodzy, trzeba zrobić po prostu ankietę. Ile Polska zdobędzie medali? A Amerykanów teraz idzie dużo. No, może Amerykanów więcej niż... też nie wiem, czy więcej ich niż Kanadyjczyków, ale bardzo dużo. Czwarte miejsce klasyfikacji generalnej, oczywiście. A, to że mniej więcej niż 5 medali. Co? 3, 4... 1, 2... I żadnego. Tak, zrobimy szybką ankietę. I zobaczmy, moi drodzy, jakie będą wasze głosy. Szybko robimy ankietę, zapraszamy do głosowania. No. Co tu jeszcze mamy na czacie? No już patrzę... No, amerykańska drużyna chyba największa do tej pory, co szły. Chyba jednak większa niż Kanada. 1-2, mój pan Dionizy. 0 też realne z pechem do warunków w skokach lub gorszych występach panczenów. Czekamy. Ile masz centymetrów, jaki masz zarost? I mam około 1,80 m, panie Maszku, to jak... Kiedyś w dowodzie miałem 1,82 m, ale to było takie, wiesz, w dużych butach, więc no... Jaki masz zarost? No zarost jest jaki widzę, no widzicie, moi drodzy, no... Broda trochę przecięta, ale... Wąsy też, ale cóż, no... Ja dałem 1-2 medali ten przedział, myśli pan Wojt, pan Jan i pan Armagan też mi, że 1-2. No to jest, jak widzę na razie po naszych głosach w ankiecie najbardziej prawdopodobna opcja. Oczywiście zapraszamy, żeby głosować. No i wiecie, z takimi rzeczami ja zawsze mam nadzieję, że trochę się, nie to, że rozczarujemy, ale właśnie, że pozytywnie się zaskoczymy, że nasi sportowcy sprawią nam radość. No bo wiecie, lata na przykład było zaskoczenia, nie było, było więcej medali niż ja się spodziewałem. Z jakiego województwa jesteście, jak można wiedzieć? Nie ma problemu, panie Denizu, my jesteśmy z zachodniopomorskiego. Z Koszalina konkretnie. I stąd teraz nadajemy. Pogoda u nas mało olimpijska, mało zimowa, deszcz i błoto, ale no... Rozgrzewają nas sportowe emocje. Ale w miejscach innych... Panie, Maszko, nie odpowiadam na takie pytania, daj spokój, no. Jeszcze po co ci to? Ja raczej z tobą nie umówię nas w tego typu spotkanie. Ralf wczoraj przegrał, jak panie Adamowy, wczoraj transmitowaliśmy ten mecz, także widzieliśmy to na żywo z wami, oglądaliśmy. I Holandia top mówicie, no Holandia dokładnie na miejscu top, okej, gdzie Holandia jest, przepraszam bardzo. Na 9. miejscu, no ale widzicie, 45 złotych medali Holendrzy zdobyli do tej pory, no to naprawdę znaczące osiągnięcie, no warto pamiętać, że ta czołówka ma tych medali nawalone bardzo, bardzo wiele. Holendrzy 45 zł zdobyli w historii i są dopiero na 9. miejscu topki, tak? No tu trzeba jednak podnieść to, że między... Okej. Tu trzeba jednak podnieść na pewno to, że między pierwszym, między pierwszą dziesiątką a drugą dziesiątką, gdzie my zamykamy drugą dziesiątkę, to jest szalona różnica ilości medali, bo my generalnie mamy tych medali, no niewiele, a medali, no niektórzy tutaj mają, no, po 100 ileś. Dobrze, że nie Zasłupska, mówi pan Dioniza Kosiarska. Okej, no u nas Koszalin Zasłupskie się zawsze wadzą. Chociaż no, ale tylko nie wiem jakie ma do tego stosunek ktoś spoza, chyba że jesteś ty gdzieś tam z okolicy, panie Dioniza, to możesz dać znać skąd ty jesteś. No tak, u nas się oczywiście tradycyjnie Słupska nie ceni, no ale to jest oczywiście trochę żart. I co? Gruzja chyba, tak? Taka śmieszna flaga, czy? Gruzja. Georgia. Jeżia. Coś tu wesołego patrzymy, turniej mężczyzn. A nie, ale jakieś tam grupy w hokeju, to nie będę teraz tego czytał. Wiecie. Największy zwycięzca okienka transferowego. Tak, też widziałem odcinek Boom Trollka. Może w sumie Juventus kupił tych, co chciał i sprzedał tych, co chciał. No, to wszystko w miarę wyszło. No, okej. O, właśnie, bo tak pytaliście generalnie, gdzie były Igrzyska Olimpijskie zimowe, tak? To mamy tutaj mapę gospodarzy zimowych Igrzysk Olimpijskich. No, chodzi o kontynenty i kraje, no. Najwięcej razy, jeżeli chodzi o kontynenty, to Europa. Oczywiście 14 do tej pory Igrzysk Olimpijskich zimowych było w Europie. 6 w Ameryce Północnej, 0 w Ameryce Południowej, 4 w Azji, 0 w Australii i 0 w Afryce. Więc no tak. No właśnie, i pan Games się pytał, czemu Unia Europejska nigdy nie robi? No i Unia Europejska robiąca 60% kiedykolwiek, tak, nawet więcej. No najwięcej tutaj w ogóle jest cały region alpejski, wyszczególniony, no mamy tutaj, wiecie, Francja, tak? 3 razy Francja, gdzieś tam Alpy, Szwajcaria, St. Moritz 2 razy, Turyn i Cortina d'Ampezzo 2 razy Włochy, tak? Alpy, no, Innsbruck i Garmisch-Partenkirchen w Niemczech 36, tak? Gdzie są skocznie narciarskie. Europa zrobiła 14 razy, reszta świata 10. Tak. No to jest taka ciekawa, myślę, ciekawostka. 7 stopni słoneczne, mówi pan Łukasz, ale panie Denizy, pan Robert Biedroń już od dawna w Europie, już w Słupsku nie mieszka chyba od lat. Ale wiem, oczywiście znamy u nas w Koszenie było powiedzenie bardzo popularne, ludu Słupska, szykuj, że nie będę kończył po wyborze Roberta Biedronia prezydenta. No, u nas akurat... Robert Biedroń bardzo nie chce być w Europarlamencie, tak. Nigdy tam nie weźmie fuchy, dlatego właśnie jest przewodniczącym komisji do spraw tam praw kobiet i coś. Tak, to jest swoją drogą dość śmieszne, ale cóż. Peru, moi drodzy, tym razem. Czołem waszmością, czołem panie szamanie, witamy cię serdecznie, jak widzisz, komentujemy otwarcie olimpiady. Także no jest zimowa igrzyska w Pekinie. Myślałem, że otwarcie komentujemy, w sensie, że nie komentujemy otwarcie olimpiady, tylko witamy panie szamanie, komentujemy otwarcie, tym razem, zazwyczaj, no. Peru w podobnych, no niepodobnych strojach niż my, bo my mieliśmy chyba cali biali, trochę szarego plus czerwone maseczki, no to Peru ma czerwone spodnie i białe kurtki, więc są biało-czerwoni. No, to już taka flaga trochę też podobna. Co tam jesz? To jest ze Słupska. Nic nie jemy, panie jeszcze Maszku. Nie trzeba nikogo klepać na razie, także spokojnie. Tak, a co ze Słupska? Nie, no, było pytanie, panie szamanie, skąd jesteśmy i mówiliśmy, że zachodniopomorskiego z Koszalina, no i tam padła odpowiedź, że dobrze nie ze Słupska, dlatego się tego śmialiśmy, no bo u nas akurat... My dobrze. U nas się Słupska nie ceni, chociaż oczywiście to są takie żarty, no bo to nie ma żadnych poważnych powodów, tak? Wiadomo, tam kibicowskie emocje i inne takie rzeczy, no ale to... Czy to prawda, że za kilka lat będą igrzyska w Krakowie? Raczej nie, bo chyba Kraków zrezygnował z tego biegania się olimpiada, tak? No, komitet przeżarł 200 milionów, po czym stwierdzili, że jednak nie ubiegają się, więc chyba z tego co wiem to nie będzie. Dawno temu przed dinozaurami, 21 lat temu spotkałem się z dziewczyną ze Słupska. O, widzisz panie szamanie, no to... Jak Szarpuś się rodził, to... Wudu szaman się spotykał z dziewczynami z Słupska wtedy. I teraz nie wiemy, czy to masz dobre wspomnienia z tego, niezbyt dobre, mam nadzieję, że jak najlepsze. Nie, no dobra. Estonia, moi drodzy, tymczasem. Marzek się pyta, co tam jesz i masz dziewczynę? Chyba wsunąłem Rafaelo teraz zabrane z dołu i tak. I Estonia idzie, niebieskie kurteczka. Tak. Niebieskie kurteczki Estończyków. I tam, kto tam z tyłu już idzie? Mamy grę. Haiti. A kto za nimi? Czechy! O Czechy, ale dużo widzę mają ekipę, no. Czechy licznie się stawiają. No Amerykanie chyba więcej niż ten... Kanada, no. Amerykanie na pewno dużo, tak czy nie? To większą niż Kanada, no tak chciałem powiedzieć, tak. Stąd mi zadzwoniło, miła dziewczyna. Myślę, że i tak... I tak myślę, że największa będzie chińska. Pewnie tak, chociaż no zobaczymy, no Chińczycy faktycznie... Ale myślę, że gospodarz też nie ma prawa tam więcej dawać swoich zawodników tych... To jest dziwnie zrobione, wiesz, no chyba tak, no chyba w niektórych konkurencjach pewnie no bo to... Wiesz, to chyba nie działa tak automatycznie jak na mundialu, że gospodarz ma za darmo. Powiedz to, że nie mamy drużyny do karlingu, tak. To na pewno Chińczycy mają obstawione na fulla, tak? No, więc to... Ale Czechy jakie liczne, zobacz, bardzo dużo tych Czechów. Czechy bardzo liczne. Czechosłowacja od razu powiedział pan komentator. Słowacy to była kiedyś Czechosłowacja, moi drodzy. Rzadko chyba pokazują, kto tam klaszcze, bo mało chyba polityków pojechało, tak? No, ale nasz prezydent powinien być, no. Prezydent Chorwacji... Nie, chociaż nasi się nie, nasi nie bojkotują. Nie, no nasza ekipa pojechała, prezydent go poleciał na otwarcie. No to może go nie pokazali. Tylko nie pokazywali go chyba, może nie znaleźli go na stadionie. Może nie znają go z twarzy, więc... Obecność Haiti na igrzyskach zimowych mnie rozbraja. Nie, to panie Szamanie, no jak każdy mogą mieć lodowiska, mogą mieć tory. Jest też Madagaskar i inne takie wesołe kraje. Wiesz, właśnie no, niektóre te są, wiadomo, ktoś... no oni nie mają skoczków narciarskich. Tak, no wiadomo, że nie mają tych, ale... bo to jest inna infrastruktura, no ale wiesz, no łyżwiarstwo figurowe czy inne te, można na każdym małym, na hali plus tam lodowisko, coś tam, no nie jest aż takie ciężkie. Wiesz, no Haiti nie jest bogatym krajem, ale gdyby ktoś tak usiadł i wrzucił dużo pieniędzy w to nie ma dużego problemu. Ktoś jest z Haiti, a mieszka w USA, no, na pewno może potrenować gdzieś. Koszalin to był kiedyś, AZS Koszalin kiedyś był top w kosza, no teraz, panie Denizek, nawet nasza drużyna, teraz chyba Żak już nazywa, wróciła chyba do przynajmniej do pierwszej ligi, już nie wiem jak się nazywają te ligi, w koszykówce, ale no kiedyś tak, no to był dobry, teraz coś, w tym roku był awans, więc z poprzedniej ligi, tylko nie wiem czy to był awans z trzeciej do drugiej, czy z drugiej do pierwszej, jak to policzyć. Pora na 55 dni w Pekinie. Nie no, panie Verox tam... Verox, siema Verox. Cześć panie Verox, no w Pekinie Olimpiada będzie trwała chyba 2 tygodnie, a nie, może 20 dni, a nie 50. Ale Słowenia, moi drodzy. A myślisz, że ich wszystkich tam zatrzymają? A czemu? Nie, no nie wiem, ale... A, dobra. Słowenia i Słowacja za nimi. Słowacja też zaskakująco duża. Pierwsza liga, bardzo możliwe, panie Denizy, ja nie znam się na koszykówce zupełnie. A tak, to też słyszałem, że Chiny prosiły Putina o przeczekanie. No. Ja swoją tutaj teorię wygłoszę. Teraz pan Szerb wygłasza teorię. Raczej nie wojna, bo chyba to jest najgorszy moment na wschodniej Ukrainie. No. Nie wiem, czy to nie jest wtedy największa pora deszczowa, błota i wszystko tak koniec lutego, marzec. Ogólnie tak, no. To jest chyba, to już lepiej Ruscy teraz w tym styczniu by mieli. No bo teraz chyba będą właśnie takie roztopy and ciapka, tak? To akurat na duże ofensywy. A poza tym, co tam Ruscy planują? Ja uważam, że oni tak trochę przeczekali swój moment za długo. No nie wiesz. A teraz to już będą raczej szykować coś nowego niż kontynuować to. Nieważne. Pierwsza liga, Słowacja idzie. Słowacja też sporą ekipę ma. Wiesz, no to są kraje, które jak wiesz, czy hokej, czy właśnie wszystkie łyżwy, inne takie rzeczy są popularne u nich, no. Pamiętam, jak my przecież byliśmy w Słowacy tych gór to trochę mają, to nie jak u nas tam, że jedno pasmo. Sam pamiętam, jak przecież na takie słynne, jak tam chyba w Austrii było, czy w Czechach, no, że wiesz, jedziemy na basen po jednej stronie, a w sumie jak przejdziesz, to w tym samym budynku jest boisko do hokeju, tak, że jakby z tej samej hali, hali przedzielonej i tak wiesz, w sumie u nas tak znaleźć boisko do hokeja tak raczej losowo, wiesz, przy okazji gdzieś tam dobudowane. W mieście jest jedno jakieś stokowe lodowisko, tak, teraz otworzyli chyba, to jest, wiadomo, my i tak mamy bardzo dużo medali, jak na to, co można by się spodziewać po polskiej drużynie. A i Portugalia, Portugalia niewielka ekipa zimowych sportowców idzie, a potem Korea Południowa. Natomiast ja muszę zawijać. Trzymaj się, szaman, trzymaj. Trzymaj. Wojny to zawsze ostrzej bombardowanie czołgi wjadą na ciepło. Ale to jeszcze gorzej przecież jak... No nie, no wiesz, szamanowi chodzi o to, że wiesz, że strzelać można i z rosyjskiej granicy, nie przesuwając się po błocie. W tym... Wiecie, ja nie do końca wierzę w taką pełnoskalową wojnę na Ukrainie, że tam ruszą czołgi zająć Kijów. Więc nawet, wiecie, to można było zrobić nagle, ale nie można tego zrobić po 2 miesiącach szykowania się całej Europy do obrony, tak? No bo to... Wszyscy mają też dużo żołnierzy, ale na pewno za mało na inwazję. Tak. No i ogólnie Rosjanie też trochę też pokazali, że chyba ich ta możliwość szybkiej akcji jest jednak mocno ograniczona, skoro się tam od 3 miesięcy zbierają i kurde... strategicznie... Tak, i wszyscy o tym wiedzą, tak? No to jakby... Południowa Korea, na Podkarpaciu ponoć tak. Podobno Polska ma rozwijać skoki na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. No wiesz, panie Anonimowie, ja mam nadzieję, że na Dolnym Śląsku, no wiesz, no Szczyrk jest na Śląsku, tak, więc... jeszcze ostatni donate. O! Ale czy taki sam, czy to ten poprzedni się ciągle? Nie. Czy teraz się wygłosi nowy? Dajmy mu chwilę. Zaraz zobaczymy, panie Janie Wojtala. Tak, bo to... Jedziemy do babci, czemu się śmiejesz? Ja tam nie wiem nic. Nic się nie śmieje. Halo. No tak, panie Szamanie, ale pamiętaj, że Gruzja była jednak nieskończenie mniejsza niż Ukraina i trochę dalej. W sensie, bo chyba że nagle wjechali. Znaczy, Gruzja też nie wjechali nagle, tylko podpuścili Gruzinów, żeby spróbowali skontratakować jakiś ten. I wtedy już było, no to musimy atakować teraz. No i tak wiesz. No, nie było też Ukraina nagle. Jest jednak sporo większa, żeby zrobić taki manewr, bo... to po diable. Wyjadą z zaskoczenia. wątpię, na co oni tam z zaskoczenia... Wiesz, problem jest taki, panie Dionizy, że ciężko z zaskoczenia ruszyć dużą armię, bo to wszyscy o tym wiedzą, tak, no. Zaskoczenia to można, wiesz, no... Zaskoczenia to można... Wiecie jak... Zaskoczenia to nie mogą zwiększyć konflikt w Donbasie. Tak, no. To zaskoczenia mogą tak. Zawsze mogą. Ale to mówiłem przesunięcie. Przetransportować dużo broni i parę tysięcy żołnierzy tak. I mogą zaognić konflikt. Ale nikt z zaskoczenia nie zajmie Kijowa, bo oni tam po prostu będą fizycznie musieli jechać przez błota, bagna, tam za wschodzie jest przecież Dniepr. Dniepr, to powiedziałem dobrze najpierw. I bagna, wszystko. I porochy, i coś tam, to nie jest takie wcale proste geograficznie. No, ale oczywiście, jak panie Dionizy się uda rozkręcić na Podkarpaciu skoki narciarskie, to się będziemy cieszyli. Austria. No tak, walają tutaj... Szwajcarzy widzę też tam idą. A idzie, kurde, no i się pan teraz zaciął Jan Mojtala na jedno. Co się dzisiaj tak przyjął te donaty? Ale no nie wiesz, no ja przecież klikam. No, ja wiem, no. Alert jakiś, cokolwiek, próbuję tu zmienić. Czy wiedziałeś, że na Igrzyskach Olimpijskich w 2014 roku wystąpił Grek? Nie wiedziałem, panie niemowy, natomiast Grecja w tym roku też ma ma reprezentację, więc gdzieś tam na pewno Grecy wystąpią. Chodzi mi o komentatorach, Donate, że panowie powinniście zostać komentatorami skoków narciarskich, tak by było fajnie. No wiesz, panie Janie, no ale to raczej nie jest tak, że my byśmy mogli powiedzieć, że zostajemy, tylko musiałby nam taką fuchę zaproponować. A na to widoki nie są zbyt wysokie. Nie wiem, czy wam mówię, ale oczywiście zostaje komentatorem. Świetnie się bawimy komentując dla was też. Panie Szarpu, jakąś szklankę masz gdzieś, czy? Może mi trochę tam dać. Jest i Szwajcaria, moi drodzy. O! Panowie, jesteście najlepsi. O! Jesteście najlepsi, jak komentujecie wydarzenia sportowe, powinniście zostać komentatorami sportowymi, jakby to było, gdyby skakał, jakby... Jan Wojtola zawsze podkreśla, że jakby on skakał, to by wygrał. To by było. No i dobrze, no bo trzeba do sportu iść z podniesionym czołem, nie ma co tam mówić, że oj, byłoby ciężko. No. I jest, moi drodzy, szwajcarska drużyna też bardzo liczna, bardzo duża, no wiadomo, Szwajcaria położona między górami, łatwo tam mają... łatwo tam mają dużo. Trenować sporty zimowe w skokach, a to nie wiedziałem. Anonimowy ten Greg, w skokach. Zarobiliście już coś z tego YouTube? Z reklam trochę tak, aczkolwiek nic z tego nie możemy na razie wyjąć. Trochę tam ciurka pieniążków. Dziękujemy serdecznie z tego, że oglądacie czasem reklamy, ich nie pomijacie. Jak chcecie wesprzeć SK, to możecie po prostu nie wyłączać reklam. Nie wyłączajcie reklam, nigdy możecie. Albo wiecie, jeżeli macie adblocka, to możecie zrobić wyjątek dla naszego kanału z adblocku i tak dalej. Najwięcej zarabiamy z donate'ów. Ale z donate'ów jest najwięcej, no, z tego co wy nam wrzucicie. YouTube nam tak nie płaci za bardzo. Szwecja, spora też ekipa szwedzka. Znaczy, z YouTube'a uznamy, że coś zrobiliśmy, jak coś nam się uda wyjąć, a do tego jesteśmy daleko, bo brakuje nam paruset złotych jeszcze do wyjęcia czegokolwiek, a ta prędkość ciurkania tych pieniędzy nie jest zbyt szalona. Złotych and parę do parunastu miesięcy, żeby coś zyskać. Żeby coś z YouTube'a wyjąć realnie. Może coś przyspieszy, ale no na razie tak. Wiecie, mówimy na dziś. Ale to mówimy o wielu miesiącach, tak, zbierania, ciułania tej pierwszej kwoty, więc no... Szwedzi trochę dziwnie, że po prostu... Te żółte czapeczki... Żółta czapka, okej, ale że... Swe. Wielkie czarne swe. Jakby mi ktoś w Google, wiesz, w Gimpie robił... Ja wam zaprojektuję olimpijską odzież. Nie, na początku, kurwa, chyba trochę ukradnięty ten przetarg. Nie, bo niektórzy tam Słowacy czy coś... Mongolia, moi drodzy, zobaczcie. Mieli fajne czapeczki właśnie takie, wiesz, pompon i tam wzorek jakiś taki kolorowy. A tu nawet Mongolia ma takie właśnie... Mongolia ma jakieś stylizowane czapeczki, a Szwecja... Gdzie ma dżarbu i zarmaciarzu? Polska jedzie po 6 zł. Po 6 zł Polska wygra. Chyba to co, czterech skoczków, 4 medale złote. Tak. No jeszcze dziewczyny. Jeszcze dziewczyny ze złotami, tak? Mówię. I wtedy konkurencji Bródka i... Maliszewska. Kowalczyk. Kowalczyk, tak. SK Kurak i WF, co to za w ogóle. To jest WFE, with fair and sword, WFE, Nowa Zelandia, jakie stroje? Czarne, mają drip. Czarne. I mają Nowa Zelandia, te może pierwsze. Cóż, widać nie wszystkim się spodobał nasz kanał, bo mamy też Roberta Orlosa. Tak. Roberto, zamknijcie głupoty, weźcie się za robotę. A na ile jechać? Od biednych schorowani ludzie. Bez pojęcia. No my generalnie staramy się, życzymy wszystkim zdrowia, mam nadzieję, że schorowani ludzie. No pan mi dopisał dzisiaj, że leży na kwarantannie, więc no faktycznie. Roberto Arlos lubi sobie pożartować pewnie do widzem. Serbia idzie, Serbia. Maliszewska nie będzie. Mówisz w końcu, że panie Armageddon, że to się rozstrzygnęło, no bo ja cały czas słyszałem, że są różne warianty, no ale... Kamil SS Stoch, no nie. A jak tam, poczekaj, ile będziemy dali? 1, 2, więcej niż... Ponad 1/4 z was uważa, że będzie więcej niż 5 medali. Zaskakująco, widzę, optymistyczna nasza ankieta, bardzo dobrze, ale... 3-4, czyli... Że będzie 2 medale lub mniej, uważa tylko... 50... O nie, wszyscy chyba sobie przypomnieli o ankiecie i teraz dają... Głosują ale... i spada. Ale dobra, no. Widzisz, my też żeśmy za późno tą ankietę zrobili, trzeba było robić ankietę, wiesz, na początku, mi się też przypomniała dopiero co. Ale jest i Serbia, moi drodzy. Pamiętamy oczywiście skoki w tym... Normalnej, dużej, w mikście, jak zawsze mężczyźni słabo, ale Kinga Rider 300 metrów skoczy. A drużynowo będzie Kinga... dobrze. O, Cypr, 4 osoby z Cypru przyszły. Gdzie chyba skaczą z tymi przegrywami o Pucharze Kontynentalnym, tymi przegrywami o 20. O nie, no wiesz panie, a nie mówię, to nie, już nie przegrywy, nie wiem, że ktoś startuje w drugiej lidze, to już... Ja zawsze trochę też nie mogę tego zrozumieć, słuchajcie. Tym bardziej, że akurat ten konkurs w Iron Mountain w USA będzie wyjątkowo dobrze obsadzony, bo właśnie są ograniczone kadry na Olimpiadę, nie poleciały całe te... Tam, no nie wiem, pozdrawia Intercity i Poznań Koszalin, czemu nie do Czerwonego Regio? Bo on ma studiuszkę studencką, to tam nie ma dużej różnicy w pieniądzach, ale... Jest różnica, ja sam widzę, tak? No ale... Ja zawsze płacę więcej na internet. No zawsze jest, ale to nie wydaje się tak duża różnica, potem... Soka się jeździ zawsze region. Tak. A co? Ja niestety zawsze mogłem sobie pluć na moją Bydgoszcz, bo zawsze stawiali mi stary regio. Teraz mi kurde nowe regio stawiają i co ja mam teraz zrobić? Źle? No nie, no dobrze. Okej, dobra. Ale wiesz, takie zawsze mówiłem, a u nas... Zachodniopomorskim. Lebanon. Ładnie. W sensie Liban, tak? Liban. Ale pewnie, że Lebanon się nazywa, okej. Zawsze mogę powiedzieć, a u nas w zachodniopomorskim takie ładne. No i niestety teraz też nowe wstawiamy. No ale dostaliśmy więcej. Czemu panie Jelonku, chociaż 1 medal będzie dobrze. No mam nadzieję panie Jelonku, że będzie 1-2 medale, coś takiego bym obstawiał. Ale chociaż w zachodniopomorskim ładnie pomalowanym, bo chyba nie ma malowania specjalnego na kujawsko-pomorskie. Myślę, że gdzieś mają. Ale no jeżdżą takie, no ja widziałem tylko regio czerwone, takie wiesz, Stokowa, no dobra, okej. Pozdrawiam z siedziby Bumberków, czyli szkolna 7 w Białymstoku. Siedziba Bumberków, nie, Azorek, wyjdź! Bumber idą. Bumber, uważaj tam, w Bombasie uważaj na rakiety w Bombasie, bo tam teraz się dużo dzieje podobno. Uważaj, bo cię przypną łańcuchem i nie będzie Bumbrów. Kurde. Chociaż 1 medal i będzie dobrze. Dostaliśmy wszystkie informacje na temat uniwersum szkolne, które posiadaliśmy chyba. Jelonek 4x4, no ja też tak uważam, że fajnie by było jakiś medal. Liczę, że zawsze na olimpiadzie są takie trochę zaskoczenia i wierzę. Niemcy jakieś takie brzydkie te kurtki mają. Jakieś takie kamizelki mają. Ale co mają takie dziwne, to nie jest jakiś żółty niemiecki, to jest jakiś taki blado-żółty. Jakiś zielono-żółty. Zielono-żółty, taki zgniły-żółty w sumie. Nie. No bo ja rozumiem, że mieliby mieć tutaj zwykły żółty, wiesz, i jakiś flaga, ale... kapoki nałożyli, nie rozumiem. Ale wszyscy też z rękami już do góry. Tak, kapoki taką punktową. Chociaż ja bym chciał tak, medal w skokach. Chociaż 1. Z Gogim, medal z Gogim. I 1-2 medale, zawsze jakiś taki losowy... 5. Nie, wiem. Chciałbym, żeby ktoś wyskoczył. Zaskoczenie, że ktoś, jakaś Polka z short tracku brązowy albo coś. Ja lubię takie historie, że ktoś tam, wiesz, nie był faworytem, a jednak Bródka... Jak Zbigniew Bródka. Bródka top. Tak. Bo może jest kebab z kapustą i tym wiem tam. Dobrze. I taki Murańka czy Stękała nie wejdą do top 30. A ja właśnie, ja chciałem tylko przypomnieć SK dobry skrót. Dziękuję. Jesteśmy ze Słowacji. Lepiej niż sferę wielkie na czole. Pan anonimowy, z tymi skaczem, z przegrywami w pucharze. Słuchajcie, ja tak samo mam trochę, czy z F1 czy coś. Ludzie uważający, że ktoś na 16 miejscu to jest w ogóle przegryw, totalna dupa, po prostu, czemu on w ogóle jeździ? I tak samo skoczkowie, jak jesteś top 50 w dyscyplinie na świecie, to nie znaczy, że jesteś jakiś w ogóle bujaj się, bao, kurde gościu, co tutaj robisz? Jesteś tylko 50 na świecie. Ja bym w ogóle ich wycofał. Ja ostatnio tak samo w F1. Ale... Jesteś kurde 15 na 20 na świecie? Co ty w ogóle tutaj szukasz jeszcze, chłopie? Wiesz, ja to jestem gdzieś skomentowałem pod wpisem, bo też tam było, że o, po co oni w ogóle lecą do tych Stanów? Na wycieczkę! Chyba na wycieczkę. Co robią na konkursu, lecą? No tam, i mówię raczej, trzeba dać młodym zawodnikom. Na tymczasem po niesamowicach w Polsce tam kurwa 15 metrów skoku, już oglądali ten Fiska, co to była za padaka. No wiemy, jak chcesz panie Szarpu obejrzeć paralityczne skoki, to obejrzyj Fiska, bo to... A wiecie coś o serii próbnej mężczyzn? Ale dzisiaj kwalifikacje, które by wysłał program. Panie Fluberszaju, jutro są kwalifikacje mężczyzn, jeżeli dobrze kojarzymy, o 7:20 chyba, tak? O 7:20 są kwalifikacje. Ale zapomniałem. Jezu, Boomer, widzę, że emocje naprawdę potężne. Na WF-ie najwięcej go trzyma. Na WF-ie to lepiej, no bo na WF-ie zajmuje się sportem przecież, tak? Biega. On mówi... Australia teraz, moi drodzy. Australia... Po chińsku na Z się nas zaczyna, tak. Dlatego idzie na końcu. Nie no, jeszcze raz, tak. 6:15 jutro seria prób nadskoków narciarskich, a 7:20 kwalifikacje, tak? O, na Eurosporcie TVP1 i TVP wszystkim leci. Tak, Polska górą. Mogli zamienić Juruszka na Stękałę, Juruszek do PK, Stękała do Fiskap. Nie wiem, bo Stękała się chyba nie jest aż taki zły, żeby do Fiskapa go. No chociaż no, on ma ostatniaczkę. Ja wiem, że dalej, ja bym tego, wiesz, ja bym tak nie zmieniał, naprawdę, no ale Polska górą. Na WF-ie oglądamy otwarcie igrzysk, serio. Tak? O, to pozdrawiamy szkołę. Powiedz panu WF-iście, żeby puścił nas streama SK. Aby tu, Włochy idą, patrzcie, a ci takie mają... jak Francuzi, Tak, tak jak pingwiny francuskie, ale bardziej nawet jak Meksykanie tacy, wiesz, z tymi poncho. No, Włochy mają takie poncho generalnie, chyba się przed wodą ochronili. 7:20. Cześć Sarmata, witam towarzysza Sarmaty, to ja. Towarzysz Sarmaty. Naprawdę pojawia się czasem, ja wiem. Rzadko widzisz, znaczy rzadko pojawiasz i ludzie cię nawet nie kojarzą. A pozdrawiam panie Michale, pozdrawiamy też multiskokomaniaków, bo to też pan z tego kanału, no i... co, włączyłem dźwięk czy co? Włączyłeś dźwięk, panie Szarpu, nie mamy dźwięku. Nie wiem w jaki sposób. Ale tu ktoś kliknął? O, coś nie, kliknął. To na Eurosporcie, bo ja sobie nic nie kliknąłem. No dobra. Już jest, dzięki w każdym razie. I zachęcamy cały czas, żeby zagłosować w ankiecie. Dzięki Bumber. Pozdrawiamy WF-istę, jak nam ten. Zresztą pomyliło mi się z Habdasem. A, no tak. O, pan Bumber sobie lubi te niższe ligi sportów, niższe ligi skoków, także on tam może się opowiadać. On ogólnie lubi niższe ligie sportu. Interesuje się czwartą ekstraklasą. Interesuje się zachodniopomorską czwartą ligą, to jest jego ulubiona. Jak nasze wrażenia po treningach? Stoch top, Stochu, o, people! Jeny jak witają, ale ludzie, ale skaczą! No. Ten, kto nie będzie odpowiednio energicznie skakał, leci na odstrzelenie. Panie, o, Zhang Yao, już Zizimping skacze, 14 miejsce. No, oglądaliśmy Fulbercze ten konkurs, ja naprawdę nie jestem tutaj zwolennikiem brania ludzi z randomu, właśnie z niżyn i nie, tamci zawodnicy to już nic z nich nie będzie. Chyba co, panie w czerwonych kubraczkach, a panowie w białych? Czy chyba jakoś tak? No bo tak, czy oni też układają chińską flagę? I w jakichś takich kapelutkach dziwnych i szalikach, no dobra. Odstrzel tego po lewo, nie, on za mało, nie, on za mało, kiny, za mało skacze, Fluberszaj szybko chodź, Jelonek, o nie, wołają. Ja wiem. Chyba... 37 możemy skierować za drużynowy program krótki z solistek. O, panie Łukaszu, znaczy wiesz, powiem ci uczciwie, że jak były Olimpiada w Tokio, to myśmy czasem oglądali, ale szybko. Myśmy czasem oglądali po imprezie kawałek jakichś dziwnych sportów w nocy, na przykład godzina 4 rana. Ja tak samo tam, biegi. To biegi zajebiście, ale to raczej nie będziemy wtedy robili z tego streamka, bo to mogłoby być. Triatlon od 3 lat. O, pamiętam, triatlon kobiet finał, o, tam, a oni tam kurwa. Akurat emocjonujący finał, bo chyba pierwszy tam... Dla Nowej Zelandii? Nie, dla Nowej Zelandii właśnie, dla takiego... Dla jakiegoś kraju faktycznie... Dla jakiejś chyba takiej właśnie biegaczki, no może nie z Haiti, ale z jakiegoś takiego kraju małego, wysparskiego. Tak, nawet potem było głośno po tym medale, a myśmy to oglądali na żywo, tam poranek w Tokio, kurwa, i tam wyskakując z wody biegną, mówię, o, tam 5 rano, kurwa. Albo tak konie śmieszne coś oglądali. Myślicie, że z tego będzie medal? Tak, skoczy 300 metrów. Milion. 3 razy skoczy. Ale trzeba powiedzieć Don Mazzari. Don Mazzi. Chciałbym. No ja myślę, że Stocha stać na... Czerwona gorączko, witam serdecznie. Stocha stać na każdy medal. Tak. Już udowodnił. Wysyłam na kanał Skoków o krajach. I bardzo fajnie. Wysyłaj. Skoku medalu nie będzie. Nie, czerwona musi gorączka. Być. Cicho, uciszamy czerwoną gorączkę, wszyscy mówią skoki top. Polskie skoki top. Łyżwiarstwo szybkie o 9:30. 50 metrów mężczyzn finał. A to jutro już? Już finał? Nie, no czekaj. Już finał? A, nie, Bródka leć. Nie, no wiecie, no, musimy dobrze sobie przełożyć, faktycznie musimy dobry terminarz sobie znaleźć, o której godzinie są Polacy i gdzie. No bo wiecie, no nie ukrywajmy, no szansa na nasze szalone streamki o 5:30 nie jest za duża. Tym bardziej, to nie chodzi tylko o to, że nam by się nie chciało, ale wam by się nie chciało przede wszystkim, no nie oszukujmy się, no nikt by tego nie oglądał. No tu mamy, wiesz, tu mamy chyba te, no tu mamy zaznaczone finały, pozostałe eliminacje, ale chyba są te drużyny, gdzie są Polacy, mam nadzieję, za ten, tak? Eliminacje i pozostałe wydarzenia, finały. Ja nie wiem, czy to jest terminarz szczegółowy, czy to jest terminarz wszystkiego, czy to jest terminarz, kurde, Polaków? No i teraz jest terminarz Polaków, tam wyrąbana w innych tam... Zaraz, moi drodzy, mamy aż dwa skarby kibica, bo... Również z głosu Koszenińskiego, więc... Może coś tutaj będzie. Ej, Chińczycy chodzą, no jak to realizator pokazuje głównie Chińczynków? O, już zbliżenia na Chińczyków, którzy machają. Dobra, to jest terminarz. Pokiniemy do czasu polskiego. No dobra, ale gdzie jest terminarz Polaków? Bo ja bym chciał, wiesz, takie coś zrobić. Maryna Gąsienica, Daniel mknie niczym błyskawica. O, jaki piękny tytuł. Błyskawica, ona mknie. Takiego sezonu nie było. Od lat po prostu. Do 3 razy sztuka, a to już bardziej... To już bardziej desperacki tytuł. Godziny transmisji. No panie anonimowy, no tak. No co zrobić? Nie interesujemy tylko medal. O. Dla widzów z Europy and Ameryki to są zawsze złe godziny. Czy dla Ameryki to może być nawet w porządku, bo poranne zawody łapią się już po południe. Poranne zawody... Nie, no u nas jest chyba najgorzej, no bo u nas będzie, wiesz, przed południem wszystkie będą konkurencje, tak? Bo widzisz, bo u nas, co jest najpóźniej... Ale to za to wiesz, w Ameryce one będą rano. No tak, a sobie, bo to rano co jest... i w nocy będą wszystkie popołudniowe. Bo widzisz, bo to co jest najpóźniej u nich, tak? No to jest to otwarcie, u nich jest po 20, tak? I u nas jest teraz 13, 14. A wszystkie konkurencje będą jednak wcześniej rozgrywane, więc u nas te konkurencje będą rozgrywane o godzinach... Szukamy Polski, 7, 10. Szukamy Polski, bo są śnieżynki, ta, San Marino, Lebanon, Uzbekistan, Kosowo, Czech, Germany, Werpoland, no, Finland, Switzerland, Islamia, o nie, Serbia, Hongkong, China, tak. Bułgaria, no, Japan. Warszawa ma inne podejście, to są dobre godziny, wstajesz o 5:00, grasz 2 mecze Czech, w CS-a i oglądasz skoki. No, Germany, tak robić. Montenegro, szukam Polski, Switzerland, Serbia... Czy wiemy, że w trakcie dekoracji zwolnicy będą się samo dekorować? Okej, nie kojarzyłem tego do końca, panie Łukaszu, w tej chwili, ale no tak było też chyba w Japonii, tak? Ja mnie to trochę śmieszy, że robicie igrzyska olimpijskie, kurwa, na stadionie 1 milion ludzi, ale nie! Reprezentanci muszą sobie sami nałożyć medal, bo ograniczamy kontakty, to XD, dobra. No, panie tańczą wszystkie obok siebie. Ja to akurat nie lubię takich głupot, ale no cóż, coś można powiedzieć. Śnieżynki tańczą. Co oni to tak... No nie, no bo jeszcze wiesz, jeszcze nie było zapalenia znicza, jeszcze będzie występ, teraz jeszcze trochę to potrwa, to nie tak, że to się kończy, spokojnie, moi drodzy. Ale zakończyła się już ceremonia wnoszenia flagi reprezentacji, więc... Ty chciałeś powiedzieć Nie, ale takie była nazwa kraju! Bumber, zostaw mnie! Nie, to był Lebanon, panie. Odwiedziło nas 930 osób. Bardzo serdecznie wam... nie oglądają reklamy, ale was też witamy. Nie, to tak zawsze pokazuje, że nie, to nie tak, że ten... No to wiesz, więc na spokojnie. Ale możemy na spokojnie. Ograniczamy kontakt, czego tempę czuję, nie rozumiecie. Tak. Ja się bardzo cieszę, że Chińczykom nie działają szczepionki i robią zero COVID policy prawdopodobnie przez cały najbliższy rok. Będą cali zamknięci. 7:20, panie Czerwonka. Ja to myślę, że oni chcieli, żeby im to na dobre wyszło, a jakoś myślę, że to pandemik im nie na dobre wyszło. Tak, 7:20 to jutro kwalifikacje mężczyzn. Śnieżynki położyły swoje śnieżynki, śnieżynki zamieniły się. Ale się składają. Śnieżynki się zamieniły w animacje. A panie tam już się usunęły szybko, uciekły, żeby tylko animation było. Będzie jedno kółko, będzie więcej kółek. Śnieżynki robią kółko i się łączą w śnieżynkę. Omega! Dobra, ja muszę posprzątać i się spakować. Posprzątać możesz razem z naszym streamem. Fajne komentowanie, dzięki Konradzie Tatararara. No, staramy się trochę tutaj pobawić, oczywiście opowiadać co oglądamy, a na razie faktycznie animowana śnieżynka lata po boisku. Lata, na razie właśnie, no teraz niestety nie możemy reagować na wychodzące drużyny, tylko... Ale ta śnieżynka lata. Może je bić. 6:15 już nastawiony. O, bilet już kupiony. Widzę, że tutaj są faktycznie prawdziwi fani skoków narciarskich i wszystkich dyscyplin, którzy będą stawali. No nam będzie ciężko, ale ten, zobaczymy. Słyszałem, że Barcelona zgłosiła kandydaturę do zimowych igrzysk olimpijskich. No tak, panie anonimowy, to prawda, też słyszałem. Nie ma. Trochę się pojawiło memów i tych, ale to co nie ma, no góry są niedaleko. No. Nie ma. Góry, jak się zainwestuje odpowiednio dużo, to będą warunki. Tak. Góry na granicy hiszpańsko-francuskiej też nie są małe. Tak. Są, to nie są. Nie chcę teraz. Apeniny. No to nie penińskie właśnie nazywa, tak? Przecież... Polska już prezentowała się, tak, panie Łukaszu, już wszystkie drużyny się zaprezentowały, już wszystkie przeszły tutaj ten. A na razie oglądamy, no, śnieżynkowe animacje i kółka olimpijskie i... O, jeszcze panie śnieżynki wróciły ponownie. Tadam! Wybucha wszystko, woda... Pireneje, chciałem powiedzieć Pireneje, ale... To oczywiście Apeniny są we Włoszech, no to dobra. Ale mi powiedziałeś, nie no, Apeniny o co ci chodzi, ja tak nie, dobra, to się nie będę odzywał. Pireneje. Kto wygra z skoków narciarskich? Proszę powiedzieć to, no mam nadzieję, panie Janie, że Polacy też oczywiście będzie piekielnie ciężko. Proszę powiedzieć to, proszę bardzo, Kamil Stoch. Po ile bilety na igrzyska? Wiesz co, panie Łukaszu, chyba w ogóle z zachodu nie da się to bardzo tam wziąć udziału jako kibic. Tylko jacyś regionalni kibice w różnych regionach tam weryfikowani członkowie partii, więc ogólnie chyba nie ma opcji, żeby... Ja się ogólnie trochę cieszę, jaki się zrobił w Chinach ten, że Chińczycy w sumie wszystko... Cieszę się tak, jak się zrobił zamordyzm w Chinach, bardzo się cieszę. Bo wszystko co robią, bardzo duża część tego co robią chińskie państwo jest jakby tylko dla Chińczyków. Tak, te wszystkie ich tam Wolf Warrior, Diplomacy i tak dalej, jest tylko, że wiesz... Chiny dla Chińczyków. Że Chiny jakby tylko do Chińczyków nadają, co sprawia, tak. że jakby reszta świata nie uważa, że Chińczycy są tacy super, bo Chińczycy im tam plują na twarz i pokazują chińskiej populacji w propagandzie, że zajebiście, napluliśmy im na mordy i wszyscy tam mówią, nie no, bez przesady. No. Więc, polecie, jest jakaś pani... A nie, dobra, jakaś taka... animacja. Więc na igrzyska nikt chyba nie pojechał, ani dziennikarze, ani... No dziennikarze może trochę pojechali, oczywiście, ale no... Prawie komitety, ale generalnie nie ma kibiców. O tak, teraz pokazują, że dzieci w szkołach i robotnicy tylko oglądają chińskich... Tak, reprezentantów. Ale to nie wiem, to jest Pjongczang tam na razie, więc chyba... No bo wiesz, pokazują, że wiesz, jak to było po poprzednich. Nie wiesz, pokazują jak to było na poprzednich igrzyskach i że ludzie. O! Ach się na kurde schodach się pochylają jak w bobsleju. Oni są w bobsleju nawet. Germany. Daj, w klasie też się bujają. W klasie się wszyscy bujają i karlingują. Aż dmuchają w garnek. Dmuchają. Po prostu tacy są... Będą skoki, będą skoki z biathlon. Jej. I snowboardy. O, pan robotnik właśnie wylatuje z budowy, leci 200 metrów z wieżowca, bo zrobił skok snowboardowy. Pan robotnik, że robi high kicka i z dźwigu. O, aż się wywalają. Tak, jak jest wywrotka na tym, to się ludzie jeżdżą na dupach po ulicy. O, co się dzieje? Cholera, co się stało? Pan prawie zginął, bo wleciał w kościół. Przejechali ich, bo pan za bardzo się wczuł. Na przejście dla pieszych polecieli, tak. Pan za bardzo się wczuł, aż jego też... Kurde, to wygląda jakby reklama Assassin's Creed'a. Animus, to jest Animus, tak. Obudzili wszyscy obudzili swoje genetycznych sportowców. Tak. Ale podniosą się i ruszą do boju. Chyba Bródka nawet był. Albo jakiś taki podobny. Oczywiście był chiński skoczek narciarski, najbardziej popularny. Chiński skoczek narciarski, na świecie. Wszyscy go uwielbiają. Międzynarodowy mistrz wszystkiego. Kocham chińskich skoczków. Flubberszaj, czy chińscy skoczkowie top? Tak. A nie, był Kamil Stoch, także Kamil Stoch na koniec. Yes, zamykał. Ucałował kamerę. Na końcu był Polak, także zajebiście. Wygraliśmy. Kamil Stoch na koniec skończyła się ceremonia, nie panie Konradzie, jeszcze na pewno trochę potrwa, bo jeszcze nie było przemówień i nie było jeszcze zapalenia znicza przede wszystkim. O, chyba idą przemówienia, o, czekaj. Chiny produkując co? Tak, aha, tak, no to za... O, będą przemówienia, za zanieczyszczenia na pewno nikt Chińczyków nie lubi, aczkolwiek od grudnia zamknęli przemysł ciężki, żeby... Na pewno w prowincjach dookoła, żeby ładne powietrze było. Tak. Także gituwa. I wszyscy dmuchają. Mam nadzieję, że stracą jak najwięcej pieniędzy. Mam nadzieję, że w Chinach humor gituwa po zamknięciu przemysłu. Humor gituwa. Po zamknięciu 16-milionowych miast humor też gituwa. Teraz mój ulubiony fragment każdej ceremonii otwarcia. Przemówienia. I to będą przemówienia na pewno chińskiego komitetu olimpijskiego i międzynarodowego. Czy słyszałeś kiedyś chińskiego lektora męskiego? Bo mi się zawsze kojarzy to. A no chyba tak, że będzie pani. Nie wiesz, bo to jest jak Japończycy, bo faceci brzmią jakby cały czas wyzywali ludzi wkurwieni, więc to, więc chyba prawie zawsze jest kobieta, bo... Kobieta zawsze robi... Tak więcej. Zaraz zobaczymy jak pan będzie mówił, pan może zaraz powie. Kurwa, wszyscy do gazu. Tylko, że po chińsku. Cisza. Aż cisza zapadła? Cisza w Chinach. Pan Chińczyk mówi, uwaga. Przewraca kartkę. Nie, no oczywiście, nie powinniśmy się tak śmiać oczywiście, ale no, wiecie, z perspektywy Polaka to brzmi naprawdę, przychodzi pan z całą pomagą i... O nie, będzie najgorszy kanał. Daliby napisy, bo mnie... O. Przyjaciele. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Świętujemy w Chinach rozpoczęcie roku Tygrysa. Jest nam niezmiernie miło, że wy, sportowcy olimpijscy, jesteście Tygrysami. Gości z całego świata. Przybyliście razem do... Dobra, puścimy, puścimy kawałek przemówienia, bo kawałek nie złapią. Ale my nie przybyliśmy, ale sportowcy nie przybyli, bo jest... Rok Tygrysa, proszę pana, proszę pana. Rok Tygrysa. Powiedzcie mu, że sportowcy nie przyjechali na świętowanie Roku Tygrysa w Chinach, co nie? Powinno być okazją do zbudowania pomostu międzykulturowego, oferującego wam doświadczenia. Ja chciałbym pomost międzykulturowy pomiędzy zachodnią kulturą, a zaprzestaniem ludu z Chinach. Też by się przydał taki pomost. Nie, chyba YouTube nie będzie nam chciał dużo reklam dawać na to, tak. Jak zacznę tak dalej gadać. Mój ulubiony pomost międzykulturowy to pomost powietrzny do Tybetu. Tak. Powinienem zabrać monetyzację, a ja... Proszę mi to osobiście sprawdzić. Tak, odpalaj takie fragmenty. A żeby tych Chińczyków trochę dojebać, kurwa, najlepiej. To jest moja idea olimpijska. Top. Pekin? Jaki Pekin? Beijing. Nie ma Pekinu. Pekin jest za bardzo kolonialnym miastem. W sensie to jest nazwa za bardzo kolonialna i to jest Beijing. Żeśmy w Polsce mówimy Pekin. Beijing to jest. Ciango. Stare chińskie przysłowie mówi, dotrzymanie obietnicy ma wagę równą złotu. No to Chińczycy chyba nigdy nie dotrzymują obietnic, co to za Chińczycy? Dobra. Chińczycy straszą cały świat po 10 razy. Ciele nie wieczór, że im przyjmowali, po 10 tak? razy, jak im raz wyjdzie przestraszenie, to się cieszą. No możesz później kawałek tego, żeby było dobrze. Ściśle współpracowaliśmy z RKOL, właścicielami praw do nadawania transmisji, a było to wyzwanie, że musieliśmy zmagać się z presją, która na tych przygotowaniach wywierała pandemia COVID-19. No, biedni są. Trzeba było nie jeść nietoperzy. Trzeba było nie jeść i... Nie, że przecież nie ma żadnych dowodów, że wyszło z Chin. Nie ma. Żeby dobrze mogło wyjść z Kolumbii, czemu nikt tego nie mówi? Żeby Chiny zbankrutowali, na przykład Europa musiała sama produkować na przykład smartfony. Wiesz, no zależy od układu, bo wiesz, to jest możliwe przywrócenie przemysłów bardziej w Stanach niż w Europie, no na razie jest jak jest, ale ja też bym... Jej, tyś... No, zwycięstwo Solidarności. O, dziękujemy za polskie wątki. To zwycięstwo... Black Romansa, Wiktor... No bardzo ładnie. Zapomnieli zrobić minutę ciszy i owację dla wybitnego skoczka pana Mattiego Nikkena, Finlandia, który urodzony zmarł 4 lutego rok to. A boję się, panie Janie, że Chińczycy mogli nie wiedzieć o tym wydarzeniu. To może na skokach powinni zrobić minutę ciszy. Dzisiaj może jakiś trening albo coś, bo to jak dzisiaj jest rocznica. Nie na ceremonii otwarcia. No, jakby, bo to wiesz. Jakby też Chińczykom nie pozwolą, żeby wiesz, żeby no ukradł im nie ukradł im show. A wiesz, jakbyś tak popatrzył we wszystkich dyscyplinach sportowych, które są, no, to pewnie wielu trzeba, bo byśmy musieli zrobić pół godziny ciszy. By promować wspólne działanie i zrozumienie. No, wspólne działanie i zrozumienie chyba. Nie leci w ogóle. Jakoś tam bugało. No. Pozwólcie nam pracować razem. Razem będą żyć? Jak się wiesz, pije jeden, to tak nie czuć tego, ale jednak jak się pije dwa pod rząd, inne, to czuć, że zmiana jest niebieskiego smaku. Zmiana niebieskiego smaku. Ten jakiś słodszy. Czwarty logo jest, przecież dzisiaj zapomnieli panowie. Nie no, wiemy, że jest czwarty, wiemy, że to jest rocznica, ale po prostu nie uważam tego, że to jakiś aż taki wstyd wielki, no po prostu na skokach powinni to jakoś... Pan komentator przestał nam tłumaczyć niestety. Widać, że pan Chińczyk wyszedł poza przemówienie na kartce, które było rozesłane do mediów i... Mam zaszczyt zaprosić przemówienie pana Tomasa Bacha, prezydenta MKOL. Ale przynajmniej krótko, no Japończycy gadali dużo dłużej, to prawda, więc na razie nie jest źle. Pan Chińczyk, no bo wiecie, to takie standardowe przemówienia, że wiecie co tam będzie. Chcemy współpracować ze wszystkimi, chcemy, były fajne igrzyska, bardzo się staraliśmy, było ciężko, był COVID, no... W duchu igrzysk zamknęliśmy na kwarantannie 16-milionowe miasto i nie pozwalamy, a wysyłane jedzenie przez innych Chińczyków wyrzucamy do śmieci. Tak jak różni chińscy. Dobra, no już nie świruję. Wasza ekscelencjo, kurde. Wasza ekscelencjo. Nie wiedziałem, że tam ksiądz biskup otwiera olimpiadę. To papież. Zgromadzenia ogólnego ONZ. General. Panie generale. Panie generale. I panu Chińczyku. Wasza ekscelencja. Wasza ekscelencja. Drodzy olimpijscy przyjaciele. Witam na zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022. Ura! I taki... No to nie Chińczyk mówi, to... Nie usłyszeli co było. Naszym chińskim przyjaciołom życzę wszystkiego najlepszego. Co sądzisz? Tyle, że koszty produkcji były koszmarnie duże i koszty samego produktu też. Chiny z A, smartfony, no tak. Co sądzisz o decyzji uzupełnienia składu Stefanem? Ja uważam, że to dobra decyzja. W sensie, no Andrzej Stękała nie pokazywał jakiejś lepszej formy, ani jak Kuba Wolny, więc no... Ja też bym wziął Stefana Huleszy, że powiedziawszy. Jak dla mnie bez kontrowersji ten wybór. Oczywiście to jest dyskusja, kto powinien być rezerwowym i to tam różnice między Stękałami, ale ja uważam, że no dobrze został wybrany Hula. Chiny są krajem sportów zimowych. Chiny są krajem sportowym. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym kiedyś. Od kiedy? 300 milionów ludzi. Od 300 lat. Sporty w ponad 2000 ośrodków narciarskich. 300 milionów ludzi uprawia sport zimowy. W 2000 ośrodków narciarskich w Chinach. O kurde. To nadzwyczajne osiągnięcie otwiera nową epokę. Wszyscy Tybetańczycy chodzący po górach to już jest sport zimowy, bo w sumie racja. Matti Nikkei, Finlandia. Pomyliłeś, urodził się 17 lipca, a zmarł 4 lutego. Aha, że mówisz napisałeś wcześniej, że... Ja nie ukrywam, panie, ja nie jestem dobry w datach, nie sprawdzę cię. Jaka loża szyderców robi. No trochę tak, panie, ostatni raz. Wiem, że pewnie powinniśmy się trochę powstrzymać, ale skoro to chińska olimpiada, to... Chińskiej olimpiady nie szanuję. Proszę to wyciąć i proszę to pokazywać wszędzie. Ale polscy sportowcy niech pojeżdżą. No. Dziękuję wam. Wiesz, nie mam pretensji do sportowców, nie dziwię się, że chcą wziąć udział w tej olimpiadzie, tym bardziej, że nikt chyba nie zbojkotował. Ale mi trochę szkoda, że aż tak, że mało krajów zbojkotowało, chociaż się zdziwiłem, że w końcu zbojkotowali. Myślałem, że Amerykańcy nie posuną się do bojkotu. No przecież nie zbojkotowali, czy była drużyna amerykańska? Drużyna tak, ale no jakby wiesz, dyplomatycznie. A, no, ja wiem, że chociaż dyplomatycznie zbojkotowali, czy coś tam. No ja wiem, że Amerykańcy przyjechali. Ale no mogliby nie przyjechać drużynowo, no wiem. To ostatnie i o najlepszej póki co czwórki w kadrze. Aha, że ostatnie. A, że nie, ich. No tak, no raczej w kolejnych igrzyskach olimpijskich zimach będzie ciężko. Ameryka i parę innych krajów jakby dyplomatycznie nikogo nie wysłali, ani nic takiego. No wiesz, panie Janie, no ja wiem, że legenda skoków narciarskich, no ale no mówię, no raczej nie robisz takich rzeczy podczas otwarcia igrzysk olimpijskich, no. Raczej nie będą robili Chińczycy, czy jakikolwiek inny naród nie będzie robił nie będzie robił raczej, wiesz, no minutę ciszy z okazji, ja wiem, dla nas to jest legenda skoków, ale no nie szukujmy się, dla Chińczyków to jest pewnie człowiek zupełnie anonimowy, więc no jakby wiesz, no. Chiny to jest kraj sportów zimowych, tak, 300 milionów Chińczyków prawie w 2000 skoczni narciarskich. Ja pierdzielę, niechcący chyba ankietę zakończyłem. Chyba nie możesz, panie Krzysztofie. U nas się dalej wyświetla. Chyba, że nam zakończyłeś. Ale chyba tylko z kanału można robić ankietę, nie możesz zakończyć ankiety. Grupy pracowników medycznych. Nie, no ja mogę zakończyć, wiem, ale... Nie przejmuj się, bo ja to... Jak ja chciałem zrobić ankietę jako moderator, okazuje się, że nie, że go z głównego konta można, także... Dziękujemy za każdą łapkę w górę, jak pan Łukasz nam podaje 27 łapek w górę i 0 w dół, chociaż ciężko powiedzieć, bo chyba teraz te łapki w dół są wyłączone, ale tak. Dziękujemy serdecznie za każdą łapkę i oczywiście zachęcamy, żeby zostawić. A na razie pan... Nie, to nie pan Chińczyk, to pan tutaj Europejczyk, powiadam. W tym samym duchu nasze serca kierują się ku tym sportowcom, którzy z powodu pandemii nie będą w stanie spełnić swoich olimpijskich marzeń. No tak. 1 200 000 000 metrów sześciennych z śniegu sztucznego muszą, bo nie napadało w Chinach. Drodzy olimpijscy przyjaciele. Ale wiesz, z fonetyki francuskiej. Powodzenia, a nie wiedziałem, że francuskiej studiujesz, myśli panie. Oczywiście tu pokonując wiele wyzwań, żyjąc w tych niepewnych czasach. Ale teraz nadchodzi wasz moment. Kiedy był pewny czas w Chinach? Ameryka, Wielka Brytania, Kanada, Indie, Australia, Litwa, Kosowo, Belgia, Dania i Estonia zbojkotowały jakby dyplomatycznie. No dobra, okej. Okay. Nasi polecieli, też byłem w pewnym momencie trochę zaskoczony, a z drugiej strony wiesz, no... wiesz, bo co, no bo ostatnia igrzyska prezydenta, więc rozumiem, że nie chciał bojkotować, no bo... Nowa Zelandia, Austria, Słowenia, Szwecja i Holandia nie wysyłają, ale mówią, że to pokazać, jak mógłby wyglądać świat, gdyby wszyscy stosowali. A Francuzi mają jakieś interesy w Chinach, bo mówią, że nie powinno się polityzować takich spraw. Nie powinno się. No tam... Francuzi wiadomo, jak Amerykanie powiedzieli tak, to Francuzi będą odwrotnie, no to nie jest nic nowego. W najbliższe tygodnie będziecie walczyć ze sobą o najwyższą nagrodę. Będą walczyć ze sobą. Boks na nartach! Ogłaszamy Fight Club. Walczyć ze sobą. Tak. Otwarcie Fight Clubu. 2022 uważam za... Przez najbliższe 2 tygodnie będziecie walczyć ze sobą nawzajem. Pan tłumacz nie. O nie, no nie dalej przemówienie. Myślałem, że będzie koniec. Ta część przemówienia, której w naszym dzisiejszym świecie, w którym podziały odgrywają takie... Można być rywalem na skoczni, ale dzielić czas w pokoju i harmonii w inne momenty. Można pochodzić z prowincji Xing i nie być uznawanym za... A widać, wszyscy sportowcy chyba siadali już na stadionie. Panowie chińskie zapomnieli. Jakby co? Chodziło mi o nie. To jest misja igrzysk olimpijskich. A że chińskie zapomnieli zrobić minutę, no okej, ale... Znaczy ja nie wiem, czy zapomnieli. Myślę, że gdyby pamiętali, to by nie chcieli tego zrobić. No ale panie Aniel, jak... Nie wznosić murów. Wiesz, no, rzadko się robi takie wydarzenia też w sporcie w ogóle na tematy, wiesz, gdyby dzisiaj, nie wiem, zmarł ktoś podczas treningu czy czegoś takiego, to by pewnie coś na ten temat zrobiono, ale rzadko się wspomina w ten sposób na aktualnych wydarzeniach sportowych, no bo wiesz, no, ilość zmarłych sportowców przez wiele, wiele lat to jest tak dużo, że byśmy musieli codziennie robić jakąś minutę ciszy. 193 członków ONZ. Ta rezolucja jasno wskazuje was, sportowcy olimpijscy, jak ważną odgrywacie rolę w promowaniu pokoju. Bardzo ważną rolę w promowaniu pokoju. Taka ta reprezentacja Szwajcarii zaczęła już machać chorągiewkami, więc tego z okazji robienia roli pokoju. Może się zobaczyli na telewizji. W kamerze oczywiście, no tak, nie wiem. Podsumowując, trzeba ile medali na środacy zdobyli, a ile są w stanie zdobyć na przykład minimum 5 medali. Nie no, minimum 5, no nie wiem, 5 to jest maksimum, ile dałem w ankiecie, bo mało wierzę w taki wynik, panie Łukaszu. No moim zdaniem Polacy zdobędą 1-2 medale, tak? Jak będzie super sezon, no to 3. Na 5 to raczej nie, tak? Wiesz, tak jak mówiłem, no, przegląd sportowy, będą sobie wielkim optymistą, przygotował po 3 miejsca na wpisywanie złotych medali, medali każdego koloru Polaków, tak? No i gdybyśmy zdobyli 9 medali, no to byłby szalony rekord świata Polaków w tym, bo pamiętaj, że my tych medali mamy, kurde, łącznie 20, tak? Więc ogólnie to jakby, no, też warto mierzyć siły na zamiary. I nie jest to chyba nasz najlepszy rok, też nasza kadra najlepsza, no. Wiadomo, że teoretycznie jest sporo tych olimpijczyków polskich w tym roku, bywało mniej, no ale to też dlatego, że po prostu coraz więcej dyscyplin i coraz łatwiej się załapać, tak? No to też nie można patrzeć, no. Nie oszukujmy się, że olbrzymia większość tych osób jest dla nas zupełnie anonimowa, tych sportowców, którzy są wymienieni, oprócz skoczków i kilku tam uczestników. I wiecie, no prawda jest taka, że jeżeli ktoś jest dla nas, myślę, anonimowy całkiem, to no pewnie nie jest kluczową postacią u nas w swojej dyscyplinie sportowej, no bo ja oczywiście może często codziennie nie oglądam sportów zimowych jakoś tak bardzo regularnie. Panie Game for People, ale to jakieś takie... Komentarz to coś wprowadza, nie? Kubki and małpki, w sensie... Natomiast wiecie, jednak się tym sportem w miarę interesujemy. O, zapraszamy pana prezydenta Zizimpinga. Siema the king. O, pan ping-pong zaraz. Zapraszamy Zizimpinga, zapraszają, wiesz? Kurde, ale fajnie. O, skonfigurowali nam, potwierdzili nam, jakby co. Tak? O, super. Także możemy w każdej chwili odpalić. Tak, ale chciałem zobaczyć, czy nasz, czy już jest ściągnięty. Z tym został ściągnięty. Nie wiem, czy nie tak to wyciągają, ale... No, myślę, że mogą. O, już no jest ograniczony, okay, no mówię, ale no nie wiem, czy to oni... O, jej, powiedział, są fajerwerki, hurra, plum, 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 także jest. Jest i bonusik, moi drodzy, igrzyska uznane zostały właśnie za otwarte, właśnie wybuchają fajerwerki, właśnie to jest pokaz nad stadionem w Pekinie. Ja tego nie powiedziałem, panie Krzysztofie, ale dokładnie tak. Też może nie czytaj. Tak, fajerwerki, wii, Szenbing, tak. Zizinbo, ping, tam pan game znowu wyświetlił ten... Jakieś inne mocki chyba. Aha, okej, małpeczki. No, ale są fajerwerki, są, ładnie wygląda wszystko. Chyba trochę za dużo aż tych fajerwerków, takie po prostu. Dużo jest na bogactwo, Chiny bogate, więc mogą dużo dać. Fajne są jakieś tam różne kolory, taka po prostu chmura była. Dobra, Chińczykom się podoba to... Oznaczyłem was teraz na Twitterze. A zaraz zobaczymy. The King nas oznaczył, ja w końcu nie puściłem tweeta. No szkoda. 22. No słuchajcie, 22 medale dokładnie zdobyliśmy w historii zimowych. Wierny fan. Słuchajcie, 22 medale zdobyliśmy podczas zimowych igrzysk olimpijskich od początku naszych występów w tych igrzyskach. Więc no mówię, nie rozkręcajmy się z 10 medalami w tym roku. Obraża się, dziennikarz z Ukrainy z komentatorem rosyjskim się obrażają. Tak? A Władimir usunął podczas wyjścia reprezentacji Ukrainy na otwór. Usunął. Nie, no już bez przesady. Usunął na tym. A tak. Na Ukraińców usnął na 5 minut albo 3. Zobaczę flagę ukraińską. Ja was nie widzę. Nie widzę, was nie ma. Chłopaki. O, tu teraz sporty, piłeczka, kurde, rowery, wszystkie. Chińczycy grają w piłkę nożną. Cholera, co się stało? Natomiast wiecie, no dajmy też, ja też dajmy taki mały disclaimer, że wszystkie te ceremonie trochę tak wyglądają. Jak była japońska, to ceremonia też się śmialiśmy, bo ile można było tam ciągnąć. I Japończycy machają rękami i wstążkami. Stoch z COVID-em, pan agresywne recenzje mówi. Nie wiem, nie słyszałem. Najnowsze info. Mam nadzieję, że nie, no zobaczymy potem jak wyjdą. Wy tam nie podawaj takich informacji, co? Soch ma skakać. Together for a shared future. Wspólna przyszłość z Chińczykami. Wolałbym nie. To jak w kotiku, wolałbym nie, jeśli łaska. Przynajmniej wiemy, że teraz nie będzie wojny. No tak, to właśnie dobrze się zebrało, bo Olimpiada 2 tygodnie, potem pora, potem roztopy na Ukrainie, więc ciężko ogólnie coś robić. Chyba, że czekają na wiosnę, bo wiosną to łatwiej paszę dla koni znaleźć na stepach ukraińskich, więc może być ten. O ogromnym proteście w Kanadzie, tak, słyszałem o tych wszystkich trackerach. A, że co jeżdżą, tak? Wolnościowych pochodach i innych tam. O, a teraz jeżdżą... łyżwiarze odsuwając fale i pewnie jakiś napis tworzą za chwilę. Mamy włączoną część, bo wiesz, bo mogę się powiedzieć o muzyczce, ale niestety muzyczka to jest to, co najszybciej banują, więc... Tak. Więc wiecie... Stoch kołit, mówi pan ptak. Nie banujcie Stocha. Ale przecież w Chinach nie da się zarazić. Chłopaki. Ale to by było... No wiem, że to by było... Nie fajne, ale podświadomie tak chcę, że... Znaczy, nikomu źle nie życzę. Ale jakby wioska olimpijska była największym skupiskiem COVID-a na świecie. W Chinach po prostu, że... Nie wiem, no wiecie co, no... Nie wiem, no informacji jakieś nie mam na razie, przynosi mi temu, że Kamil Stoch obecny... Aha, dobra, ale to może w tym filmiku, dobra, okej, no. Powiem tak, mają rozmach, ale tak to musi wyglądać, no wiesz... Higher... Zawsze ten... Work it, oni... Daft Punk'a odczytam, stronger, faster, higher... Ta. Natalia Maliszewska ma pozytywny, mówi, że jest zdrowa. No wiesz, panie Hedy King, większość tych sportowców ma pozytywny wynik testu, tak? Coś ci mam powiedzieć. A pan Michał mówi, że szczerze myślę, że nasi będą 3 albo 4 medale, ale patrząc realnie, to największe szanse mamy w skokach, bo w innych dyscyplinach to może Zbigniew Bródka ma szansę. Przecież mam rację. Ciężko będzie, panie Michale, w innych dyscyplinach, no bo tak jak mówisz, Zbigniew Bródka młodszy już nie będzie, on przecież wyskoczył parę ładnych lat temu. Wiesz, no pytanie to, właśnie, czy się... To zbuduj mu ten tor, zbudujcie mu ten tor w końcu. Pytanie, czy się właśnie Natalia Maliszewska wyleczy, czy będzie mogła wystartować. No czasami nie ma objawów. No. Czy wiecie, czy będzie ten, czy na przykład Martyna Gąsienica, Daniel, tak? Czy to na to covidowe sprawy, no ale... Wirusologia tak działa, no wirusy tak działają, nie zawsze dają mocne objawy wszystkim. Ci będzie. I napisali, i dojechali do końca. Przecież Bródka ma teraz nawet 20 na światowych listach nie jest. No będzie ciężko, bardzo ciężko dla nich. Ten był medal, to... Ale też nie był. No ale był młodszy, no wiadomo. Cześć panie Filipie, witamy serdecznie. Aha, wszyscy mają COVID-a, nie ma medali. Myślę, że tak źle nie będzie. Zamykam olimpiadę. Siemka Filip. No dobra, flaga olimpijska. No na początku była flaga chińska wnoszenia, teraz... Nie, poczekaj, nie wyłączaj nam stream, czy nie stream, ale ceremonii. Mi się. Będzie żarbu. O, dobra. Dawni mistrzowie olimpijscy wnoszą flagę na ten. Z 63. mistrz świata. Ui. No zobaczmy to. W niedzielę pierwsze 2 medale. No, panie Filipie, super by było. Jutro ją na 500 metrów zastąpi siostra Patrycja. Natalia jeszcze może na 1000 metrów startować, za tydzień będzie ta konkurencja. No widzisz, będzie taki, no właśnie, to jest problem taki, że niestety część tych zawodów są bardzo szybko, tak? Tak samo na przykład Marita Kramer nie może wystartować i nawet jakby się wyzdrowiła za chwilę, to nie zdąży, bo konkurs kobiet jest chyba jutro, tak? A kobiety mają tylko... jeden konkurs, nie mają na dużej skoczni, tak? Więc no nie ma... Jutro jest na 500, ją na 500 metrów zastąpi siostra. No zaczęliśmy, no. Cenę Prew nie będzie skakał. O widzisz. No wiesz, panie Filipie, ktoś musi, no bo tam... Bo wiesz, no bo Sławojcy też pięciu zawodników wystawili, no ale tylko 4 mogą na skocznie puścić, tak? Więc no tutaj jakby nie spojrzeć... Faster, higher, stronger... W każdej drużynie będzie taka sprawa. Short Trek. Jak Star Trek. A chyba nie mamy ograniczonej monetyzacji, bo jakieś reklamy są wstawiane. Ale nie, bo to trzeba kliknąć, jak znajdziesz, to wiesz. Tak, ten komunikat cały czas pojawia się... Ale to wiesz, to i tak chyba działa mniej więcej, więc to bardzo ten... Tak, Patrycja Maliszewska, no dobra, ja powiem ci... widzę, że a nie, skoki, co tam panowie, co tam skoki? O, pan Kacper cały czas widzę, nie, my tu wiesz... Mało na ten Facebook patrzyliśmy, ale dziękujemy za każdy komentarz, oczywiście. Powiem ci szczerze, panie Filipie, nie słyszałem wcześniej, że słyszałem o Natalii Maliszewskiej, oczywiście nie słyszałem o Patrycji, że ma też jeżdżącą na żyłach siostrę. No, też to czasem tak bywa, że w rodzinach się dobrze tam rozwija. Co ty robisz? Jakie 455? Nie, to tam followersi. No. A, dobra. O, chyba grają, do radości grają chyba, no, chyba rozumiem, hymnunie europejskiej z okazji. Z tego wszystkiego. O widzisz, a pan przez Hitgin spytał się, czemu nie robią olimpiady, to proszę bardzo jest hymn. Czy będzie dzisiaj DSJ, panie Mariuszu? Nie wiem, wątpię, ale postaramy się może w przerwach gdzieś przy konkursach olimpijskich coś tam potem. Największym rozczarowaniem póki co jest Karl Geiger, tylko jeden z 5 razy był w top 20 w treningach, czy co to tam było. No tak, panie anonimowy, no to jest to, co ja mówiłem, znaczy ja oczywiście Karla Geigera nie skreślam do konkursu, spokojnie. To wy też mówiliście, że Niemcy jednak w konkursach lepiej niż w treningach, ale trochę takie coś jest, że już mówiłem, kto na konklawę przychodzi papieżem, wychodzi kardynałem. I trochę tak samo może być też w sporcie, że ja bym raczej stawiał na nieoczywiste nazwiska. Tak samo bym Kobayashiego nie wstawiał na topkę do każdego, znaczy może się okazać, że jednak zgadnie wszystko, on jest w takiej formie, że może być ten, ale jakieś mam taką czutkę, że raczej ci, co są najwyżej, będą mieli problemy. Chińczycy wytrasowani jak zwierzęta, King. Nie wiem w jakim kontekście, wiesz, że chodzą równo i mają dobry układ, choreografię, no, to raczej wiesz. Każdy stara przecież. Japończycy też nie rozbiegali się dzikim wzrokiem. Japończycy losowo wybiegli po prostu. Tak. Rzucek najwięcej medali dla Polaków, szczególnie złotych, mówi pan Łukasz, bardzo dobrze. A teraz gdzie chińskie dzieci śpiewają? A jakie będą dyscypliny dzisiaj, panie Delovelo? Powiem ci szczerze, nie wiem, my chyba już nie będziemy transmitowali konkursów żadnych, bo dzisiaj już nie będzie żadnych dyscyplin, bo pamiętaj, że w Pekinie jest koło godziny 22 w tej chwili, więc jakby tam już dzień sportowy się zakończył. Te dyscypliny, które się będzie odbyć, były treningi skoków, były chyba te karlingi, tak jak wcześniej, i inne takie cuda. To co miało być dzisiaj, to już było. Teraz jest otwarcie, no bo otwarcie jest na wieczór, tak? Pamiętajcie, że tam jest wieczór mocny. Jeden medal będzie sukcesem, ale wątpię. No panie The King, oczywiście każdy medal będzie dużym sukcesem. No Przemysław Wabiasz udzieli wywiadu, że zaskoczy go medal dla Polaków, coś takiego. Ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Bambiasz, nie bądź taki. Wiecie, do końca olimpiady, póki wiecie... Chińskie dzieci śpiewają. I się gibią. Póki w piłka w grze, to można zdobyć bramkę, tak? Póki sportowcy generalnie na olimpiadzie są, to coś się może okazać, może być zaskoczenie. No nie jesteśmy faworytem zdobycia wielu medali w tej olimpiadzie, nie ma co ukrywać. Natomiast wiecie, no... Miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Jutro sztafeta mieszana w short track, mówi pan Filip. Okej, to wszędzie sprawdzi dokładnie. I że Rosjanie dobrze zaczęli skakać? No panie anonimowy, jestem zaskoczony. Rosjanie w tym roku naprawdę widać, że szykują się dobrze do formy na olimpiadę, bo oni tak, ich forma rosła. Więc tutaj bym się wcale nie może w kontekście medali olimpijskich, ale spodziewałbym się raczej dobrego wyniku Rosjan, szczerze powiedziawszy. Słuchajcie, co jest w terminarzu? Jutro, nie, dzisiaj piątek, tak? To mamy ten, okej, ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich, okej? Ale co jutro jest ciekawego? Jutro jest tak, biatlon, biegi narciarskie. A, już są finały, czekajcie. Jutro są finały biatlonu i biegów narciarskich jakiś. Łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo dowolne. Aha, dobra, po prostu takie dziwna ikonka, że wiesz, narciarstwo dowolne chyba są skoki. Czyli jest ikonka taka, że gościu ma głowę w dołu i narty na górze. Short track też już finał, faktycznie mówisz ten, tak? I skoki narciarskie, finały, ale to chyba są, to chyba kobiet, tak? Przeciw Chińczycy wszyscy tacy sami. Wiesz, panie The King, to jest trochę coś, co nam się wydaje, że my widzimy 10 Chińczyków, mówią, kurde, wszyscy tacy sami. Oni pojadą do Polski, zaczną 10 białasów i stwierdzą, kurwa, co w tej Europie się dzieje? Wszyscy tacy sami. To jest na pewno względność tego. A dzisiaj wraca najlepsza liga świata, no dzisiaj ekstraklasa się otwiera, moi drodzy. Dzisiaj Zagłębie Lubin, Legia Warszawa, także no i tam Termalika z randomami, więc nie wiem. Legia Warszawa to... Czy zdobędą jeszcze jakieś punkty w tym sezonie? Z Zagłębiem Lubin akurat mogą zdobyć, bo ten mecz to był 4-0 w poprzedniej rundzie na koniec, więc może będzie wesoło. O, to wiecie, jest znowu flaga olimpijska, tylko czemu? Właśnie, panie Łukaszu, no ciężko będzie 7:20 ten stream, no. Wątpimy. Wiesz, takie rzeczy to nie chcemy wam na pewno obiecywać, jak wiecie, jak wam wyskoczy powiadomienie, to znaczy, że będzie, natomiast no nie szukujemy się na to, bo wiesz, no kwalifikacje o 7:20, gdzie tym bardziej, że kwalifikacje są mało spektakularne, bo tam wiadomo, że nasi wejdą, tak, bez 54 zawodników na starcie. Dziś się stęskniłeś za naszą kompaniną? Jakoś niespecjalnie. Ja się teraz tęskniłem też, nawet myślałem o tym, czy by nie zrobić tego meczu na kanale. Natomiast no prawda jest taka, że no mamy też spotkania na żywo, no i nie będziemy siedzieli cały dzień. Szansa na karling o 5:30, oczywiście. Zapraszamy, żebyś poprowadził. Ja wiem, karlingu to bym chyba za darmo nie oglądał, a co dopiero o takiej godzinie. Sztafeta mieszana biatlon. To wie, ojo. Tylko czemu karteczki mają? No chyba wystąpienie szkolne. Nie rozumiem, co się dzieje, ale... Ilu sportowców, ilu sędziów w imieniu trenerów i działaczy obiecujemy brać udział w tych olimpijskich zmaganiach. Jakąś przysięgę z kartki, czytają jakąś przysięgę z kartki, że obiecują grzecznie, że będą sportowo... No dobra, okej, trochę dziwne przedstawienie. Nie wiem co tam. Ja, że ma takie ślubowania olimpijskie, tak? Tak. Że no generalnie sportowcy składają ślubowania w swoich związkach, no i... No ale będę taki popisowy. Champions of Tomorrow to chińskie dzieci na snowboardzie, to są Champions of Tomorrow ogólnie. Z pieskiem. Legia do pierwszej ligi. No mam nadzieję, że nie, panie anonimowy, ale dobra. Jutro szefa to mieszaną w biatlonie. Szefa to mieszaną bym obejrzał. No dobra, zobaczymy. Ale na razie nie obiecujemy zdecydowanie, bo... No bo nam nie pasują takie godziny, no co wam będę mówił, jest weekend, każdy chce trochę odpocząć, ja tam też nie chcę wstać o 5 rano. Chyba że naprawdę się rozciągnie impreza tak długo, no ale to wtedy będziemy pewnie w złym stanie. A co tu jeszcze? Emerli chyba z Legii rozwiązał kontrakt Husz. Wiesz, panie anonimowy, no ja się trochę nie dziwię, no jak go tam tłukli, no to wiesz, no. Proszę takich głupot nie gadać, jak to ktoś... To była niestety głupota kibiców przede wszystkim, no trzeba no zrobić... Sportowo rozumiem, że nie każdy chce, ale co tchórz, przed czym? Słuchajcie, jak was kurde biją jakieś debile, to się idzie stąd, a nie się kurde czeka na powtórkę, co nie? Żaden tchórz, znajdzie jakiegoś innego czy tam to była dobra decyzja, coś tam to mnie tam nie obchodzi, ale dla niego prywatnie to ja naprawdę bym... To nie jest jakieś tchórzostwo dla mnie, tylko zdrowy rozsądek, że się kurde od patologii ucieka, także jak cię kurde biją cię jakieś kurde karki w autobusie, to nie mówisz oj przepraszam, nie, przepraszam, dobra, to ja chcę powtórkę jakby co. Nie ma co ukrywać, kibice bardzo zaszkodzili swojemu klubowi, no jak to chcieli zrobić, to wiecie, no. Jak czterech bijących kibiców dzieli pomiędzy sobą cztery komórki mózgowe, no to tak wychodzi. A to jest pewnego rodzaju skandal, że tam nikt nie został zatrzymany, że tam nikt nie... Jak brakuje pieniędzy, to idźcie do roboty, ile można donatów naciągać. Co tam, panie Łukaszu? Cóż to za hot take? Niegdyś byłem kibicem Legii. Nie naciągamy nikogo, no, jak ktoś chce dawać, to niech daje, no to tam ole naciągaje. Jak wam brakuje, no to widzisz. Śpiewają dzieci, jutro... O, piątkę dostałem koledzy, mówi pan ostatni raz, także bardzo dobrze. Bardzo ładnie wymawia. Dobrze wymawia. Pan ostatni raz pięknie po francusku fonetycznie mówi. To jak widzę... Stream, zapauzowany stream, egzamin, wracam, jestem. Dobra, gratulacje. Będzie dużo gratulacje panu ostatniemu razowi najszemu tej... To słuchaj, to co panie, to kolejny, na Facebooku podświetlane. Kolejny stream z Lola po francusku tylko. Tak. No. Tańczą dzieci z... Parlez-vous Lole? Jak jest LOL po francusku, powiedz? Ligę. Tak, w niedzielę o 12:00 na skoczni normalnej już będzie szansa na medal. Mam nadzieję, panie The King, na ten konkurs na pewno nastawiamy, no bo faktycznie ja prędzej myślę... Upatruję prędzej szansy naszych na normalnej skoczni niż na dużej. Nasi rzadko lecą daleko, więc może na normalnej kort się uszyda. Na normalnej chociaż. Tak, no wiesz, no tam jest też mniejsza szansa. Znaczy na dużej mniejsze, tak, mniejsze gibanie tym wiatrem, tak, no bo tam każdy metr się więcej liczy, tak, na normalnej skoczni, więc jest na pewno pewna szansa. Od dziś igrzyska są Meda Incina. No tak. No dzisiejsze igrzyska tak. No. Tegoroczne igrzyska. Takie gołębie chyba, znaki pokoju pewnie, tak? Tak, o, to chyba nie do... To chyba źle trafili. Chyba do innych krajów proszą, bo to chyba nie do siebie. No dobra. Dajcie ten znicz, zapalcie, ludzie, ile można. Ja się boję, że nie jeszcze jedną godzinę to robić. Nie no, już były przemówienia, to też tyle. Na szczęście przemówienia były dosyć krótkie, no dużo krótsze niż Japończycy, to trzeba dać jednak punkcik dla Chińczyków, że krótsze gadanko niż Japonia, bo Japończycy to już tak tam jęczeli, że po prostu tym swoim językiem Ta, po francusku Ligue de Ligon. Także piękne. Ligue de Legendare. Za dużo liter, to musisz połowę uciąć na końcu. Chińskie dzieci. Trzymają się za ręce. Chińskie dzieci, które się nie rodzą. Panie Szarpu, no już. Ja też nie lubię Chińczyków, ale bez przesady. A to ja bardzo nie lubię. W sensie może nie Chińczyków, tylko ich wspaniałego państwa radzieckiego. A Chińczyków trochę też, bo jednak ja no, uważam... No, trochę się dają, no wiadomo. Ja uważam, że wiesz... Niektóre kraje robią powstania, niektóre zapominają no o ważnych historycznych rzeczach. Jak ich kraj bije po mordzie, to niektóre kraje się, niektóre ludności się buntują, a niektóre się dogadują z rządem. No i no, nieważne. Więcej już nie nas oznaczał na Twitterze, podobno. Bo nie pamiętam, że może tutaj gdzieś Twitterka tworzy do tego, to ten. A ja patrzę generalnie, jakie są ciekawostki jeszcze, które można powiedzieć o polskiej reprezentacji, szczególnie o Igrzyskach Olimpijskich. O, chyba będzie znicz zaraz, poczekajcie, może nie. To może nie ciekawostki jeszcze w tym momencie. Wraca najukochańsza, a pan nas tutaj widzę. O, jest! Znicz, moi drodzy, hurra! Ona jedyna, oznacza nas ciągle wy. Znicz został odpalony. No to dobra, to jest, w końcu faktycznie zbliża się kumulacja. No, mamy skarb kibica, oczywiście, panie The King. A skąd ja według ciebie czytam te wszystkie ciekawostki, co bym wiedział? Nawet dwa, bo mam też z głosu koszalińskiego skarb kibica, taki mniejszy. Beijing. Tak. Mój ulubiony skarb z Beijinga. Tak, słuchajcie, no jest, już biegnie tej pan ze zniczem, już wszyscy triumfują, wszyscy machają flagami, hurra! Krystyna Kowalczyk nawet jest. Adam Małysz też jest, wszystkie igrzyska Adama Małysza. Jakie mamy atuty? No kiedyś ja Małysz dobrze skakał. Krystyna Kowalczyk biegała też. Doświadczony Kamil. I to rozkroki narciarskie kobiet oczywiście, panie Filipie. No i co, zobaczymy jak tam... Zhang Yao, National Ski Jumping Center. A czy dzisiaj live z meczu Legii będzie? Wiesz co, panie The King? Raczej nie, no bo mówię, mamy zaproszenie od znajomych na wizytę, więc raczej ten... no... Chyba, że nagle coś się wywali całkiem i nie będzie imprezy, ale no mam nadzieję, że jednak nie. Trenerem jest, powiedział pan komentator. I kolejni tutaj biegacze będą, o, kolejna zmiana, sztafeta olimpijska, panie się wymieniają tymi zniczami, pięknie, hurra. Short track i wszystko ten. Ja tu czytam jakie są miejscówki. No oczywiście, tylko to wiesz, też opowiadaj nam, żeby też ludzie też posłuchali. Skocznie w Pekinie poznał już Andrzej Szczechowicz, który startował w nich w PK w kombinacji norweskiej. Są przyjemne, wiatr nie przeszkadzał, wszystko jest dobrze osłonięte. Moje odczucie było takie, że duża skocznia jest podobna do dużej skoczni w Planicy, jeśli chodzi o wysokość i pierwszą fazę lotu. I tam wszystko już sobie powymieniali. A to znowu mamy... Zhang Yakao, mówię, w Zankało mnie zatkało, tak się rymuje. A to jest to właśnie Zhang Yakao, ta skocznia. A, widzisz. Jest też no? Big R, coś tam. Pierwszy rzut wygląda podobnie, obiekt jest do konkurencji snowboardowej i to jest jedyna taka skocznia Big Air o stałej konstrukcji, bo zawsze są po prostu, wiesz... No, stolarze jakieś, tak? No, że nie stolarze, tylko po prostu na górach, wiesz, okay. Na stoku, a tutaj postawili w centrum Beijingu po prostu konstrukcję. No nie wiem czy w centrum, no ale wiecie, gdzieś tam. No medalu tam nie zdobył. Nie wiem już kto, ale pan komentator jak zawsze tam odpływa w swoich... A Bródka tutaj szybko podsumowuje swoją karierę, że mam nadzieję, że kariera zakończę w Pekinie i będą powiedzieć, że zatoczyła na pełen okrąg. Czyli do złotego medalu. Tak, oczywiście. Zobaczymy. Ciężko będzie. Jak się Holendrzy spinali o tę wygraną, a ja słyszałem jakieś tam wyliczenie, to że do Holendra dźwięk leciał 0,04 sekundy, później doleciał do niego dźwięk i o tyle wygrał Bródka, więc w sumie... To naprawdę wygrał Holender. Więc tak naprawdę to wygrał holenderski skoczek. Żeby się za chwilę zmienić, to mogę coś tam... Tak, jakoś to panie Szarpanie, czy się zaraz będzie kończyć. No jak chcesz to... Dobra, jak chcesz jeszcze iść, bo teraz wiesz. Bo teraz znicz olimpijski. To zaczekam jeszcze chwilę. Na 150 medali będziemy mieli 150. Cholera jasna. Dlaczego medali? Bo chyba nie rozumiem, panie Filipie. Ale nawet nie możemy mieć, bo na przykład nie mamy ekipy do karlingu. Nie będziemy... Nie ma chyba tylu też konkurencji. Nigdy nie zdobędziemy tylu medali. Nie, no nie wiem ile jest konkurencji, ale myślę, że na 3 by nie było 50 konkurencji. Aha, żeby dać wszystkie... Okej, nie, no dobra, policzymy, że no różnego koloru to może tak. Nie no, kompletów medali jest dużo na pewno, no dobra, bo ja tak też nie... Z curlingu na pewno nie będziemy mieli. Tak. Bo nie mamy drużyny. Tego nosa, skoki narciarskie, mężczyźni indywidualnie, na skoki normalnej finał, no wiadomo, no to będziemy już teraz mitać na pewno. Poza tym 150 medali na pewno nie zdobędziemy, bo nie wiem, czy nie mamy 50 zawodników na olimpiadzie. Mamy 57, coś takiego. Więc na pewno więcej niż 57 nie zdobędziemy. Choćby może nie wiem, jak by się starali. No nie, no wiesz, niektórych zawodnicy biorą udział w kilku konkurencjach, okay, na przykład wiesz, no... Co, już kończymy tak wcześnie? No wiesz co, zapalają... Panie Łukaszu, no my tu jesteśmy prawie 3. godzinę już na streamie, ale no czekamy, na razie jest zapalenie z licza olimpijskiego, czekamy na to... No przecież już rozpoczęła. No. Ale dobra, słuchajcie, jeszcze się nie żegnajmy, no, na razie się licz jeszcze nie odpalił, no mówię tylko wiecie, że to jest bo ja powiem, że jest najważniejszy moment, żeby nie wychodził w tym momencie, no bo to jest to, jak jadą teraz do góry, do wielkiej śnieżynki, i będą ją podpalać. Ale będą środek czy górę? Nad śnieżynką? Chyba górę, no nie wiem. Chociaż no zaczyna, że środek taki będzie spektakularny. No i zobaczmy jak tam... z ogniem. Nie, patrz, tam jest taka coś chyba, to w środku to nie będzie podpalenia. Italii, a to jest złożone z tych wszystkich... Tak, z tych małych śnieżynek. Znaczy z innych śnieżynek. No ale tak to nie wygląda, tak? O, gdzie jest Polska? O, a nie, wstawili znicz po prostu. Mhm. I co teraz? Wow, no, serduszko! O, i śnieżynka, i śnieżynka pulsuje również. Plum, plum, plum. Wszystkie śnieżynki świecą również też. Aj, bo na tymi ptaszkami tam. Tak, były ptaszki. Na pewno ceremonia zamknięcia będzie stream. Nie wiem, panie Filipie, pewnie czy ceremonia zamknięcia jest na tyle atrakcyjna, żeby tam coś robić, bo to chyba zamknięcia są szybkie. Otwarte to się ciągną godzinami, ale zobaczymy, wiesz. 20 lutego dopiero, więc jeszcze dużo czasu jest. No na pewno będą streamy, będą... Jeszcze nie wiem, jeszcze oglądamy co tu się dzieje, ale na razie znicz jedzie do góry. Pum 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 pum. O, znicz teraz stanął bardziej pionowo i teraz wypierdolił w kosmos. I odleci. Nie no, zobaczmy co robią tam panowie Chińczycy i panie i wszystko. O, jedzie do góry, patrz, będzie leciał teraz, tak? Tak, chyba podwieszony. Uniósł się, tak, jest to podwieszony i leci. No i dobra, będzie wesoło. I wznosi się do góry. No tak, żeby cały zająć ogniem, to by fajnie wyglądało. Ale... I teraz wpada w rotację, bo jak taka bombka, która zacznie kręcić. Tylko żeby nie spadł gdzieś tam na tych ludzi tam. Nie, no przecież tam wszystko już mają ćwiczone wiele razy, to wiesz, to nie może być fuszerki. No to wiesz, za dużo osób by poleciało, gdyby coś takiego wydarzyło. Ale to China. Bo i fajerwerki kolejne! A, takie śnieżynki robią, tak. Fajerwerki, śnieżynki. I kółka olimpijskie, o, kolorowe, zobaczcie. Fajerwerki, kółka. O, i dyn. A to też jest jakieś centrum. Tak, to są jakieś inne areny zawodów. No, bo pokazują ciągle takie. Tak. Fajerwerki, śnieżynki wybuchają. No ładnie domo ten. Szalają. Z korony stadionu, ze wszystkiego. Pięknie ten. No wiadomo, no olimpiada, wiecie, zawsze ma tutaj taki wartość artystyczną. W tym roku i tak nie było długiego ciągnięcia, nie było jakichś dużo tańców, ani takich pierdół no, na początku. To trzeba docenić, że to otwarcie nie ciągnęło się tak bardzo. Dawaj promo, ale... Lekkie promo, panie Maszku, też nie rozumiem, byśmy co byśmy Beijing, wioska olimpijska w Beijingu... Nic nie sprzedajemy, żeby móc dać jakąś promocję, jakieś udzielić, niestety. O, ale teraz wchodzą... nie zdobędzie 4 medali, co? No na pewno nie zdobędzie, panie Filipie. Ja nie jestem pewien, czy jeden zdobędzie, no ale zobaczymy. Dwa medale na występ będzie zgarniał. Złoty i srebrny. Będzie ex aequo na 2 miejscach. Egzekwa na pierwszym. Nie no wiesz, no mógłby być jeszcze w mikście i w drużynówce, tak? Ale no nie no, takich cudów to nie ma. Mur. Dawaj promo muru chińskiego? Panie Maszku, wszystko w porządku tam, bo ja nie wiem co się dzieje. Tak. Jak kupimy mur chiński, będziemy zarabiać na biletach na niego, to oczywiście będziemy go promować. Ale dobra, są, tak, teraz są pompony. I te gołębice świetliste. I jakieś... A, i to jest ta maskotka, ten misiek. Tam w środku są te maskotki, te pandy. To też gdzieś widziałem, czy gdzieś była to zdjęcie tych maskotek. Możemy potem pokazać, jak wygląda. O, to znaczy tam... Pokaż im maskotkę. Panda o kosmicznej mocy. Piękny, kurwa, napis. Ale tak wyglądają te pandy. O kosmicznej mocy. Albo to jakieś pewnie magiczne pandy. Pokaż, co one tam... Bing Bang Dwen się nazywa, znaczy Bing Dwen Dwen się nazywa maskotka takich igrzysk olimpijskich. Gdybyście były poprzednie, wcześniej były tygrys Suhrang w Pjongczangu. W Sochi był leopard, zajka i miszka byli. Okej. Vancouver był Migasumi i Kłaci. O! Włócza się reklama, nie? Czy to już nie jest koniec w takim razie? Koniec. Bo chyba już tam poskakali, chyba już tam pomachali. Będzie wielki ogień, a nie tylko zniszczy. No, ale słyszę, że ten zniszcz będzie jakoś ten kurde bardziej... Tak, czekałem... Aż zapłonie całe to, co? A kiedy to wybuchnie ogniem? Ale no, chyba reklamy. No, chyba, że wiesz, chyba, że... No, no dobra, no ale chyba się kończy ta... Zaraz zobaczymy, czy to już jest wszystko, czy ten... włosy. Aha, to raczej do ciebie. Przecież za chwilę chcą pokazać włosy. Jak zdejmę czapkę, to będzie krzywo wyglądał, no bo... No nie ma innej opcji, no ale ten... O, Kamil Stoch jest w teamie Visa. O, i Maryna Gąsienica Daniel też. I w sumie tutaj widzę reklamy naszych olimpijczyków. No, teraz na pewno były drogie reklamy przy otwarciu. No, Powder, Cooper i Koal. Czytamy te różne... A, jakieś maskotki. No ja zawsze zapominam takie rzeczy, jakie rzeczy są. To tak samo... Niektórzy mają lepsze, niektórzy gorsze, bo na przykład te jakieś... W Nagano no. I te w Turynie jakieś takie średnie te maskotki. Chociaż ta panda Bing Dwen Dwen to też jakaś taka... No jak tam wiesz, Bing Dwen Dwen tam. I siekura kubakon. Okej, użyjcie ją na wszystkie live streamy, nie na cały live. Kiedy gra z babcią, pokaż włosy, kiedy gra. Jakim babcią, panie Maczku? Maczkowi zabrał młodszy brat telefon. Ta ramka jest okej, ale to używamy chyba, panie Łukaszu, chociaż ja nie jestem fanem tych ramek, ale no używamy no różnych tych, no. Są fajne, aczkolwiek nie wiem, czy trochę nie za dużo zajmują ekranu, chociaż może to też ma jakiś swój... No ta i tak jeszcze nie jest taka mała, bo wiesz, ja szczerze powiedziawszy, jak widzę różnych tam youtuberów, tam komentatorów czasem, że ta kamerka jest taka mała po środku, a wokół są jakieś tam, wiecie, no, elementy overlayu, no to w sumie wcale mnie to jakoś nie zinteresuje. Może to są raczej rzeczy, które się bardziej słucha niż ogląda, ale w sumie ten... Następne Igrzyska Olimpijskie zimowe w 2026 roku, Włochy, Mediolan, Cortina d'Ampezzo. O, widzisz, panie Janie, to fajnie, że nam mówisz, bo to naprawdę ciekawostka ważna i ciekawa, kurde. Ale wiem, że tam kiedyś rozmawialiśmy na streamku, ale może faktycznie za 4 lata pojedziemy jako wielcy redaktorzy SK na skoki narciarskie na Olimpiadzie. Tylko czy będą coś Polacy skaczą na nartach na tamtym czasie, bo może być tak, że nas się zmieni. Kamil Stoch po 40 skaczący na tym. Wierzymy w ciebie. Tak, to mam też ciekawe, znalazłem wcześniej tą ilość, jakby kto jest największym multimedalistą w ogóle w historii Igrzysk Zimowych Olimpijskich. Na pierwszym miejscu Marit Bjergen z Norwegii, tak 8 złotych medali, 4 srebrne, 3 brązowe. To lepiej niż chyba, prawie tak jak reprezentacja Polski. Tak. Ole Einar Bjordalen, tak, Norwegia, biathlon, 8 złotych, 4 srebrne, 1 brązowy. Bjorn Dohul, Norwegia, narciarstwo klasyczne, tak 8-4-0. Lubow Jegorowa, czyli Rosja, narciarstwo klasyczne, 6-3-0, okej. Wiktor An, dobra, Korea Południowa, Rosja, short track. Korea Południowa i Rosja? Okej, dobra, short track. Ale poszukajmy pierwszego Polaka. Nie widzę na razie. No to tylko wiesz, może być Kamil Stoch, ale on to chyba nie masz tak dużo, no. Nie załapie się, no bo wiesz. A dalej jest drugi? Nie, nie ma. Nie ma. No niestety, na liście 45 największych multimedialistów Zimowych Igrzysk Olimpijskich nie ma Polaków. Wiecie, oczywiście w dużej mierze to są zawodnicy, którzy uprawiają dyscypliny, w których jest też po prostu dużo medali, tak? No bo na przykład w biegach narciarskich, tak jak mówię, narciarstwo klasyczne, to tych dyscyplin jest kilka. Są sprinty, jakieś wspólne starty, jednym krokiem, drugim krokiem, tak? Tak samo, wiesz, tak samo, nie wiem, te jakieś łyżwy, tak? To też są moim... Tak jak mówicie, w short tracku też jest więcej silnej konkurencja. Oczywiście, w skokach też są niby dwie, ale no już tak, nie jest to tak dużo. Kiedy gra z tą babcią, co siedzi na krześle? To ja nie wiem, chodzi ci o pana Szarpa? Pan Szarp siedzi na krześle, albo o mnie, ale to... Zbyt zawalowany ten żart. Ja nie wszystko rozumiem, jestem prostym człowiekiem. Może Kamil Stoch wygra w Val di Fiemme po wielu latach na igrzyskach? No zobaczymy, ale poczekaj, bo to chodzi ci o to, że... No Val di Fiemme jest co, no we Włoszech, tak? Czekaj, czy już tam będzie skocznia, czy już o kolejnych igrzyskach, no nie wiem, dobra, panowie, spokojnie. W każdym razie, słuchajcie, no wychodzi na to, że zakończyło... Przecież, że powtórka, ale to jest powtórka chyba, nie, czy? No niby live, ale już tam robią... Nie, powtarzają. Powtarzają, tak. Czyli moi drodzy, zakończyła się ceremonia otwarcia. My wam bardzo dziękujemy za streamka. Będziemy dopingować Polaków, będziemy na pewno ogłaszać, jak będziemy wiedzieli, że będziemy jakiś stream robili. Na razie nie nastawiajcie się raczej na jakiś stream o 5 rano mocno. Raczej nie. Aczkolwiek niedługo możemy odpalić ciekawostek wspieranie na naszym kanale. A, tak, już za chwilę. Nie wiem czy dzisiaj, nie wiem czy kiedy. I tak dalej. Aha, to long o, nie, survival co grałeś się na matanie. Gra z babcią. Okay. O, dobra. Tak, szara mateczka, no dobra, okej, okej. To zupełnie nie rozumiałem, o co ci chodzi na żywo. Panie Maszku, powróci na pewno do Long Dark. Oczywiście, no teraz było chwilę Kronik Mertany, ale niedługo powróci, no. Spokojnie, nie? No dobra, dobra, bo tak wiesz, też zastanawiałem się, o co ci chodzi? Tak, to była szara mateczka, chociaż my jesteśmy już w drugim rozdziale, więc już tam w drugim rozdziale jej nie ma, ale była Dobry. W pierwszym. Także my się żegnamy z Facebookiem na pewno, trzymajcie się Facebookowicze. Do zobaczenia Facebookowicze, trzymaj się panie Kacprze, co tam komentowałeś wiernie, dzielnie. Z Facebookiem się żegnamy. I no i z wami chyba też się żegnamy. Tak, no to już nam pokazało się studio. Ktoś dzwoni? A dobra, no już tam zaraz tam. To możesz już schodzić, bo ja już też już kończę. Dobra. Podasz Discorda, bo Nightbota nie ma. Jak nie ma Nightbota? Oczywiście, że jest, tylko oczywiście wrzucam. Moi drodzy, pamiętajcie, że wszystkie linki są zawsze w opisie też po prostu. Wystarczy opis otworzyć, tam jest Discord, grupa SK Sports na Facebooku, Deludżawka, możliwość donate'ów, wszystko inne. Ale już oczywiście wrzucam link, żeby nie było. Dziękujemy zwłaszcza panu Janowi dzisiaj za donate'y, które nam wrzucił, tak? Bo ich było kilka, za pozdrowienia, za życzenia i co? I za to, że uważasz nas, że fajnie komentujemy te sporty olimpijskie. Bardzo nam przyjemnie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, trzymajcie się jeszcze raz. Tak, do zobaczenia. Pa, 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 pa. Cześć, cześć. Pa, pa, pa i widzimy się niebawem.